Świąteczny wieczór z runami. Dlatego jeżeli, jak to się mówi, nie wiecie, którędy podążać, moi drodzy, runy będą dzisiaj kierunkowskazami, jedynie jeżeli pozwolicie zajrzeć w swoje życie. Jak już, moi drodzy, z programów tutaj moich wiecie, że runy nie mają żadnych przed nami tajemnic, że jeżeli tylko zadamy pytanie, najlepiej jeżeli to by było konkretne pytanie, nie na zasadzie co czeka mnie w życiu, tylko jeżeli na przykład pytamy się o związek, to też żeby konkretnie jeszcze zasugerować runą, czy to chodzi o dalszą przyszłość, czy na zasadzie co zrobić, aby po prostu polepszyć. W tamtym tygodniu, moi drodzy, zaczęłam taki wątek już numerologiczny, gdyż jak sami wiecie, wchodzimy w etap już za moment, bo 18 września, przejścia w nowe cykly, cykl numerologiczny. I w poprzednią minioną sobotę rozmawiałam z Państwem głównie na temat najlepszego, chyba, chociaż nie każdy rok jest dobry, ale głównie ciężar z pleców ściągałam tu siódemką, które właśnie będą wchodzić w pierwszy rok, a na dzień dzisiejszy, teraz ósemeczki niech nam się cieszą, bo dzisiaj właśnie na ich temat będę więcej mówić, czyli kochane siódemeczki, wchodzicie w rok dwójki, w rok, który mogę ja tutaj już z perspektywy, bo właśnie mi się niedługo skończy, powiedzieć bardziej tak od siebie. Ja wiem, że ten miniony rok, który właśnie za moment się skończył, był rokiem takim żywotnym, dlatego możecie, wchodząc w ten rok dwójki, jak gdyby myśleć, bardziej być poddenerwowany i możecie uważać, że może ten rok być troszeczkę nudniejszy niż poprzedni, bo nie będzie taki żywotny, nie będzie taki pełen wydarzeń rok, jak był poprzedni. To na pewno, ja już z doświadczenia, chociaż chwila, moment, zaraz wszystko powiem. Chociaż nie jest to całkiem właśnie zły rok. Będzie upływał tak wolno i okaże się, co dla niektórych może i męczący. Bo tempo, moi drodzy, z jakim zaczął się cykl, mógł właśnie rok temu, co byliście w jedynce, mógł wywołać u ciebie, u was, moi drodzy, nadzieję, że dobra pasa będzie trwała wiecznie i nic się tutaj nie stanie. Dlatego forma energii w tym roku jest zróżnicowana. Dlatego tak, musicie być świadome, tutaj ósemeczki, że mogą być odczuwalne i przypływy, i odpływy tych właśnie sił witalnych. Dlatego należy w tym już roku, gdzie będziecie w dwójce, zwolnić troszeczkę tempo. Z powodu zmiennej formy energii odczuwać możecie również zmęczenie psychiczne. Ja wiem, że ósemki są silne, to sobie dadzą randę. Gorzej tu było z dziewiątkami. Ale też sobie chyba tam poradziłyśmy my wszyscy. Będziemy bardziej wrażliwsi właśnie w roku dwójki niż zwykle. Również tacy pełni wątpliwości, niezdecydowani. To jest chyba najgorsze, ja to odczuwałam. Możecie zniechęcić was wszystko, opóźnienie w realizacji jakichś działań, które na przykład podjęliście bardzo entuzjastycznie z ikrą w minionym roku. Ale co, kochani, nie zrażajcie się tym, bo jest to właśnie taki okres, taki czas, w którym pewne sprawy ulegnąć mogą zwłoce, co może być dokuczliwe i niepokojące. Są to właśnie minusy tej energetyki roku. Będzie to dotyczyć zwłaszcza życia zawodowego, a ja wiem, ósemki takie prężne tutaj, mobilne są, ale tak będzie. I choć sytuacja będzie frustrująca, z czasem same stwierdzicie, bo ja to stwierdziłam, z czasem stwierdzicie, że dojrzycie korzyści z tego opóźnienia. Właśnie, to jest właśnie to. Dlatego, moi drodzy, nadchodzi czas refleksji tutaj w tym momencie, zwrócenia przede wszystkim uwagę na to, co miniony rok, co zaczęliście w minionym roku, w roku jedynki, bo to rok był dużych, mocnych wrażeń, emocji. Kalendarz był, szczególnie tu ósemek, pełen wydarzeń, zapełniony. A teraz co? A teraz jakbyśmy dawali sobie troszeczkę na luz, zwalniali tempo,
I co niektórym takim zabieganym pracoholikom, ósemkom, bo są w większości pracoholicy, chociaż może i powiem nie wszyscy, może to dokuczać. Dlatego, moi drodzy, dokonajcie przeglądu dotychczasowych zdarzeń i osiągnięć na przykład oraz decydujcie, które plany warto na przykład dalej kontynuować, a które może w tym momencie zaniechać, odłożyć, bo możecie odczuwać, że w tym czasie nie macie albo nie wiem ochoty, albo siły, albo nie wiecie sami czego chcecie. Ja wiem, że tutaj szczególnie no, dziewiątki, które już kończą, już są właściwie na mecie roku dwójki, mogą mówić, no z jednej perspektywy właśnie tej takiej zawodowej są te minusy, ale o tych perspektywach plusowych, czyli o tych związkowych i tak dalej, też będę dzisiaj Państwu w programie opowiadała. Chociaż jak tu mówić, jeżeli energia dziewiątki bardziej energia duchowa, energia ósemki bardziej taka przy materii, dlatego ja już tak zaczęłam od tych sfer zawodowych, od tych sfer takich bardziej przyziemnych, że możecie odczuwać naprawdę no, czasami taką frustrację, takie chęć przebicia głowy murem, ale nie da się przebić głowy murem. I słyszę, że mamy pierwszego widza. Halo, słucham Akima. Witam wróżko Akimo, Lucyna z tej strony. Lucynka, bardzo mi miło pani Lucynko. Data urodzenia? Również. 11 marzec 69. 69, dobrze. Tak. I co pytamy pani Lucynko? W pierwszej kolejności chciałam zapytać o mój związek. Mój mąż ma na imię Adam. Adam i data urodzenia Adama? 26.12.66. I zaraz spojrzymy. I jakie konkretne pytanie? Pani Lucynko. No mamy dosyć mocne zawirowanie. Chciałam się zapytać, czy ten związek uda się jakoś przetrzymać. Zaraz spojrzymy. Bo tak energetycznie w miarę do siebie pasujecie. No chociaż no, tutaj kryzys to... on już trwa dla mnie, to tak gdzieś od 3 lat. To nie to, że kryzys, tylko takie u was zawirowanie, ale zobaczymy, w którą stronę. Pani Lucynko, pani jest dyplomatką, pani się dostosowuje. No, o, ale zobaczymy, Lucynka Adam, w którym kierunku tu podążacie? Już, Lucynka Adam. Oj, połączenie nam uciekło, ale to nie szkodzi. Ja już Lucynce wszystko przekażę. Lucynka, Adam, no tak. Pani Lucynka już totalnie nie ma siły. Wręcz tu myśli o rozstaniu. Mąż walczy. Mąż jeszcze walczy. No i pani Lucynko, ten najbliższy nadchodzący rok to będzie albo w lewo, albo w prawo. Bo już tu już mi się pokazują. Jak gdyby, no niestety, w przeznaczeniu waszych dusz no, było przede wszystkim spotkanie się, przepracowywanie związku, ale i również no, tutaj mniej przepracował Adam, gdyż no, głowa w piasek, jakby udawał, że nie ma problemu. Problem istnieje rzeczywiście. Jesteście jakby już sobie troszeczkę w oddaleniu, czyli na zasadzie nie ma tego czegoś, co by mocno was jeszcze mogło jak klamrę, no nie wiem, ścisnąć, złączyć. Dlatego tu mi się pokazuje może nie od razu jak gdyby sprawa rozwodowa, ale na pewno separacja. I to jest ten najbliższy rok separacji. Dopiero jeżeli byście tak rok sobie dali odetchnąć, czyli przychodzi rok 2000, gdzieś tak 11, no i jest decyzja, czy to już ma być formalnie, czy nieformalnie. Bo ja tu widzę, że pani Lucynko, pani nie ma siły i pani należy się odpoczynek od partnera. A Adam jakby wiecznym chłopcem był, nie widział problemu, w czym tkwi. W czym pani widzi problem, jeżeli chodzi o ten związek? Jakby sobie troszeczkę tak bagatelizował. Dlatego no, należy, nie mówię, że zrobić postrach w domu, czyli na zasadzie jak dojrzejesz chłopcze, to wtedy porozmawiamy, ale powiem tam, że taka zimny prysznic, kubeł zimnej wody dobrze by było wylać na Adama, bo inaczej tutaj nic się w pani związku nie zmieni. To będzie po prostu tylko i tak już jest to, co was łączy, nic nie złączy. Jeszcze zobaczymy Adam, Lucynka.
Dodam lucynkę. Lucynkę. Tak, a kiedyś nawet zgodne małżeństwo, proszę, było. Patrzę, jakie tu sugestie od run, jak tu pomóc, bo mówię, nie od razu formalnie uciekać z tego związku. Runy sugerują, że jest szansa i jeżeli właśnie mocne dają, że do dają, że do być dają, że do wymysł dają, że do nowagają, że do nowagają, że do kepol dają, że do poczdają, że do opowiadają, że do przed Adamem ciężki okres zmian. Dlatego, no, jeżeli ma pani siłę dać mu rok czasu, ale to tak rok czasu, nie to, że się rozwodzimy w tym momencie, czyli rok czasu niż, no, chociaż czy tak się jest możliwość pomieszkiwania gdzieś osobno nawet, żeby przemyślał. Bo jest szansa, że nawróci się i tutaj będziecie mogli tworzyć ten dom i rodzinę. Bo jeżeli pani zostawi tak, jak było, to tutaj nic się nie zmieni. I pokazuje się, że pani niespełniona, nieszczęśliwa, a wręcz energetycznie, zdrowotnie, no tutaj pani podupada. Jak zwykle runy poprosimy o wskazówki jeszcze. O, tutaj dajemy na mądre decyzje, które powinny zapaść. Nie bać się tych decyzji, nawet jeżeli na początku by się to wydawało, że jest to niemożliwe do zrealizowania, ale to próbować działać. I proszę, dajemy runę Turizas, no muszą te pioruny polecieć, muszą pójść słowa, które czasami no, nie chcielibyśmy nigdy w życiu usłyszeć, ale jest energia Tivas, energia sprawiedliwości. Ona tu z energią Algis spowoduje przede wszystkim, że poczujecie się bezpiecznie wokół, no poczujecie przede wszystkim przyciąganie i bezpieczeństwo, bo tu przede wszystkim Lucynka nie czuje bezpieczeństwa w związku, jeżeli chodzi o przyszłość. To żeby o energia lojalności, uczciwości, no i Urus, no niech to ugruntowi, czyli energia Ziemi. Ślicznie dziękuję. No tak patrząc energetycznie, no pan Adam wchodzi od tutaj 18 września w energię dziewiątki, czyli no, w energię tych transformacji. Nie jest to lekki rok. Pani Lucynka wchodzi w rok szóstki. Tutaj ten rok dla pani będzie troszeczkę takim rokiem, gdzie właśnie te relacje rodzinne mogą być pierwszoplanowe, gdzie trzeba będzie troszeczkę no, skupić się na sferze rodzinnej, czyli mogą tu dojść konkretne rozstrzygnięcia, ale ponieważ będzie wibracja szóstki troszeczkę daje taką większą emocjonalność, czyli to będzie pani raczej dawała szansę mężowi niż tą szansę mu zabierała. Dopiero jak wejdzie pani w energię roku siódemki, jeżeli mąż tutaj nie będzie chciał współpracować, to wtedy już nie ma z miłością. To już są energie urzędowe, to już są konkretne cięcia, konkretne tutaj odcinania się. No a moi drodzy, no tutaj wszystkie ósemeczki, które są teraz w energii dwójki, a które no, miniony okres miały bardzo burzliwy, tak, tak, okres, ale w tym pozytywnym sensie, ale mogły mieć burzliwy tylko wtedy, jeżeli również przejęły inicjatywę, czyli uwierzyły w siebie, w moc kreacji, w moc wewnętrzną. Tak jak ja tydzień temu mówiłam kochanym siódemeczkom, że wchodzicie w rok właśnie jedynki, że to jest już rok, gdzie możecie rozwinąć skrzydła, gdzie możecie czasami ryzykować. Tak tutaj mogą wam właśnie te informacje przekazać z pierwszej ręki właśnie ósemki, bo one były w pierwszym roku. Dlatego tutaj no, te sfery zawodowe na pewno no, wam poszły na najwyższym poziomie, jaki pozwoliliście sobie no, w działaniu. Bo mogło również się tak czasami mówicie, no minął rok, a nic się w moim życiu takiego nie wydarzyło, a pani tam cuda nie widzę, opowiadała. Ja mówię, tak, oczywiście nie wydarzyło się, ale co ty człowieku poczyniłeś, w czym pomogłeś wszechświatowi, aby właśnie te cuda się w twoim życiu działy. Dlatego tutaj troszeczkę szczęściu trzeba pomóc, ale to są te energetyki, tu energia roku jak gdyby sprzyja pewnym tendencjom, gdzie nie musi się u każdego pewne rzeczy wydarzyć, ale mogą. A co dalej? Zapraszam po przerwie.
Czy to małżeństwo się utrzyma? Czy lepiej dla nas obojga, abyśmy się rozstali? Czy mój mąż ma kochankę lub jakąś inną kobietę? Pyta się Dorota, 21.03.66 rocznik. A on, czyli mąż Adam, 25.11.65 rocznik. Spojrzymy. No i tak, Dorotka już. Tu mamy. Spojrzymy, no tak. Adam, Dorota. No, tu przyznać trzeba, że Adaś troszeczkę jest mitomanem, ale czy on jest lojalny, uczciwy? Spojrzymy na związek. O, one uciekają. Jak w tym małżeństwie, ta perspektywa małżeństwa w przyszłości? Dorotka, Adam, już podglądamy. Dorotka, Adam. No tak, no związek, kolejny związek karmiczny. No co trzeba, no muszę przyznać, może nie kochanka, ale osoba, która no troszeczkę, którą się zauroczył, może tak powiem. Ale jest druga kwestia, pani myśli o rozstaniu, ale tak za bardzo pani nie wierzy w to rozstanie, bo jeszcze jak gdyby pani mąż i, no i przede wszystkim pani, no droczyli się tak ze sobą. Ja uważam, że tu pani jest na tyle taką, jak na dzisiejsze czasy, bardzo osobą lojalną, jak i również mało wymagającą, bo jest pokazane, że pani jest w stanie mężowi przebaczyć. Jeżeli okaże skruchę, jeżeli będzie chciał z panią tutaj rozmawiać. Dlatego na ten moment pani widzi rozstanie i tak dalej, ale jeżeli mąż by tak sercem do pani przyszedł, ja jeszcze tego rozstania na dzień dzisiejszy nie widzę. Tutaj dopiero gdzieś tak za 2 lata, jeszcze zobaczymy dalszą perspektywę. Bo tak patrząc na sercu, może i był tam w kimś zauroczony, ale na dzień dzisiejszy jakby, no, chciał bardziej zbliżyć się do pani. Jeżeli pani pozwoli, no to oczywiście ten dalszy związek może być. A jeżeli będzie pani, nie będzie mogła pani, no, przebaczyć, to już lepiej teraz zrezygnować. Spojrzymy jeszcze dalej. Dorotka, Adam. Dorotka, Adam. No da się jeszcze uratować, ale znów mąż nie tyle ma tendencję do skoków w bok, ale po prostu no troszeczkę taki flirciarz, o może tak powiem, tu nie, że kolejne jakieś związki gdzieś tam na boku, bardziej flirciarz. Trzeba po prostu bardziej sugestywnie z nim porozmawiać. I jeszcze da się, ja uważam, że da się ten związek ratować. I słyszę, że mamy kolejnego widza. Halo, słucham, Akima. Dobry wieczór, pani Akimo. Dobry wieczór, jak na imię? Danuta, 02-02-53. Tak. Bardzo mi miło i od razu dziękuję, bo żebym się nie rozłączyła. Dobrze, dobrze. Jakie pytanie do mnie? Mam znajomego i do tej pory był kontakt z nim, a od jakiegoś czasu, to znaczy od połowy lipca, nie wiem, nie odpowiada, a było wszystko w porządku. Zaraz spojrzymy. Może ja podam, Andreas. Andreas, tak, i data? 26 marzec 51. Zaraz spojrzymy, co jest przyczyną. Ja nie wiem, jakieś takie mam dziwne uczucie, jakby miał jakieś kłopoty. Ale zdrowotne. Bardziej właśnie tutaj zdrowotne widzę, jeżeli kłopoty.
bo tutaj energetyka do pani mocna jest i z jednej i z drugiej strony. Energetycznie bardzo dobrze do siebie pasujecie, a przede wszystkim u niego pani, co jemu się u pani podoba, no to wrażliwość i taka lojalność. Nie wiem, czy pani rozmawiała tak mocno o partnerach i tak dalej, tak. Ale pani lojalność, że można na pani polegać. O. Ale zobaczymy, Andreas i Danuta. A jeżeli nie, to może ktoś inny będzie. No zobaczymy, w moim życiu. Co tutaj się dzieje. Danuta. Andreas. No rzeczywiście, zastanawia się. Ten kontakt jeszcze będzie, ale on właśnie nie wie, co dalej z tą waszą znajomością zrobić. Co dalej z tą waszą znajomością zrobić. Dlatego tutaj może ten czas jest mu... Tu jakichś dużych problemów to nie ma. Tu jedynie no może problemy zdrowotne, ale to nie mogą powodować to, że do pani się nie odzywa. Nie wie, co dalej, na jaki pułap wasze relacje wrzucić. Bo jest panią z jednej strony zainteresowany, ale z drugiej strony pokazują mi się też u niego no, jakieś rozterki wewnętrzne. I problem tu z jakąś kobietą z przeszłości, która no, jeszcze tutaj mocno mu jak gdyby nie tyle przeszkadza, ale to przeszkadza mentalnie w otworzeniu się no, takim szczerym na panią. No bo on jest po rozwodzie, a ja jestem wdową. I być może to jest... Bo wie, że pani by była pani. Zobaczymy, co dalej. Bo bardzo mocno te dusze do siebie ciągną. Tylko... No tak jakoś ostatnio właśnie się dzieje. Bo widzę, że tutaj to nie jest koniec tej znajomości. Nie. Zobaczymy, Andrea. Aha, czyli on się odezwie, tak? Odezwie się, jak najbardziej. Teraz tak jakieś wewnętrzne rozterki ma. Andreas, Danuta. Co on tutaj sobie myśli? Ale to nie jest docelowe. Już chciałam zobaczyć, jak to w przyszłości. Nie, tu będzie inny mężczyzna. Tu będzie inny mężczyzna. On bardzo panią szanuje i dlatego on jak gdyby już jak w zamierzeniach nie miał konkretnego związku i nie chce panią zranić. Czyli tak można powiedzieć, że jest to mężczyzna z tych mężczyzn szlachetnych. O. Aha. A ten drugi to kto to by idzie, miał idzie. Ten drugi dosyć szybko idzie, chociaż no widzi pani, no tak szybko, bo on jest pokazany dopiero gdzieś tak na jesieni przyszłego roku. Ale jest możliwość również końcówka tego roku na poznanie, nie powiem docelowego, ale znów z osobą, czyli z mężczyzną, z którym pani może utrzymywać kontakt. O. Ale nie jest to mężczyzna na związek. To jest jak gdyby pani miała uczyć się poznawać mężczyzn, ich charaktery. Może teraz tak jak gdyby góra takie lekcje daje. Aha, bo ja jestem wdową, no i może to jest to. A ile lat, pani Danusiu? No, 3 lata. 3 lata. No to może, proszę mi uwierzyć, już energie idą nowych mężczyzn do pani. A gdzie miałabym poznać tego docelowego, tak brzydko mówiąc? No, tego docelowego, tego, no, mąż też miał być może i ten docelowy, prawda? Góra tutaj inne miała plany. Ale zobaczymy, osoba, która no znów na dłużej zagości w pani sercu, prawda? Tak, gdzie on może być poznany? Już podglądamy. Na jakiś wyjazd tutaj, końcówka właśnie roku, jeżeli planowana by była, albo i nieplanowana, jakiś wypoczynek, bo to przy wypoczynku gdzieś świątecznym, końcówka roku, może początek przyszłego roku, jest możliwość poznania na wypoczynku. Przy regeneracji, czyli na zasadzie jakby pani no, dbała o zdrowie, nie jakieś imprezy, nie. Jakieś, albo to sanatorium, nie wiem jak to nazwać, gdzieś, gdzie regeneruje się troszeczkę siły.
Czyli jeżeli... Do tej pory nie byłam w sanatorium. A no to trzeba koniecznie jechać. Może to ten czas, ale niekoniecznie musi to być sanatorium. Może pani gdzieś z góry wyjechać, wynająć pokój u górala na przykład. Wypocząć. Po prostu nawet tu kwestia, nie wiem, no to 20 dni aż się, oj, to sporo by pani tam tego wypoczynku miała mieć, ale jest przy wypoczynku. Gdzieś, gdzie pani będzie nabierała siły. No ponieważ no to jest zima, to może w góry pani się gdzieś tam wybierze. No to fajnie, pani Akimo. No pani, pani jest tak miłą. Bardzo mi się... Pani jest tak miłą osobą. Ojej, no to ja tam pani życzę, żeby ten aniołek tam pokierował w to miejsce, chyba że pani kocha na przykład zimą morze, to nad morze też zapraszamy. Zaraz zobaczymy, czy góry, czy morze. Czy góry, czy morze. No góry tutaj, aj, no kochani, zobaczcie, jaka energia turiza się pokazała. A jak już ja, wiecie, omawiałam tą energię, jeżeli tutaj ta energia jest między, o, ludźmi, no to po prostu grom z jasnego nieba. To człowiek wtapia się w ziemię. Czyli czy chcemy, czy nie chcemy, tak jak nieraz mówicie, ja to już nigdy w życiu, mnie to coś takiego to już nie spotka, nie ten czas, nie te lata. Jeżeli chodzi o tą energię turiza, z namiętności, pożądania, no nawet tego zakochania, to ani miejsce, ani wiek, ani jak wyglądamy, to nie ma znaczenia, gdzie w tym momencie jesteśmy. Dopada i tyle, bo to jest wyższy plan góry. Możemy czasami się buntować, udawać, że nie zauważamy tego, ale to coś idzie. To coś idzie. I dlatego tutaj u pani Danusi właśnie ta energia się pokazała. Jakby chciała nawet zapytać, skąd będę wiedziała, że to ten. Poczuję pani, po prostu poczuję. Już patrzymy Danusie jeszcze, co aniołki miłości by... miłego. O, przebudzamy Danusię, bardzo dobrze. Łapię równowagę, to co powiedziałam, czyli jeszcze jest ten czas. No i moc miłości, ajajaj, jakie ładne energie się pokazały. Czyli pani Danusiu, pani jeszcze jest w etapie przebudzania, otwierania się na mężczyzn, a nie z pani wibracją do flirtu bardzo wrażliwą, dlatego ten proces jest bardzo delikatny. Ale co mogę powiedzieć, nawet jak pani tutaj trafiła na tego Andreasa, to z tych mężczyzn, którzy nie krzywdzą, którzy no, szanują kobiety, to to już jest bardzo dobre. I jest pokazane, że jeszcze moc miłości i energia domu, czyli tego konkretnego mężczyzny, z którym pani zamieszka, to jest przed panią. O, tutaj są te energie bardzo ładnie pokazane. A pracowita kobieta. Już spojrzymy, damy tak, aby ta strzała Amora, o, a przede wszystkim ozdrawiamy, otwieramy na uczucia. O, może na dzień dzisiejszy, pani Danusiu, pani jest ten skrypt, żeby pozwolić no, samej sobie pokochać kogoś, bo to jest przede wszystkim, szczególnie tu osoby, które no, w sposób, no, poprzez odejście, no, wdowieństwo utraciły tą swoją drugą połóweczkę. No teraz, żeby same sobie, bo na pewno ta osoba, która odeszła, bardzo by chciała, żebyście... No, byli przede wszystkim kochani, żebyście kochali. No, na temat tutaj no, dusz i tak dalej, no, może wrócę jak zwykle do tych tematów, no tak gdzieś po wrześniu, bo temat jeszcze sierpnia, września to będą tutaj cykle numerologiczne, lata właściwie numerologiczne, ale tak wracając jeszcze do pani Danusi. Pani Danusiu, nawet na dzień dzisiejszy skrypt skryptem, ale tą runę Lagus, o, pokazują, właśnie tą samą nawet runę Lagus, bo jest pani w etapie ozdrawiania i po prostu otwiera się, zasługuje na miłość i jestem, no, przepełniona miłością. Już przechodzę, dziękuję za telefon, przechodzę do kolejnych SMS-ów, bo państwo na pewno czekacie, ale tak, tu Dorotkę zadamy, no powiedziałam, że tu jeszcze można to wszystko ratować. O, i tu był, czy mąż ma, czy kocha jakąś inną kobietę. To są, powiedziałam, mitomania, flirty.
Dlatego no, pozwolić jeszcze mężowi tutaj zdobywać panią, ale właśnie na to, aby w tym związku była nie tyle poprawa, ale równowaga, żeby zagościła. O. Żebyście spojrzeli po tej równowadze, jeżeli da się w tym samym kierunku, to będzie wszystko ok. I jeżeli się okaże, że macie inne cele, inne priorytety, no to już wtedy. No i tu dałam też o energię lojalności, czyli dajemy Petrio, Ansu, tym, co w miłości się przydarzy u Ewy. Co będzie się działo w miłości u Ewy? Co w miłości? No na razie romansiki tu mamy, widzę. Jeden romansik już się kształtuje, początek przyszłego roku i z mężczyzną dużo młodszym. A zobaczymy konkretne związki. No będą konkretne związki, ale to gdzieś za 2,5 roku. Ale ten najbliższy okres to młody mężczyzna, młoda energia. Niech mama tutaj nie ucieka, nie boi się, bo tu naprawdę... To tylko tak, no znów co mam powiedzieć, no porzućcie, nie chodzi o to, że porzuci. Na moment jest mamie teraz potrzebny, aby mama nabrała pewności większej siebie jako kobieta, jako również, no przede wszystkim ma nabrać dystansu do może poprzedniego związku, czyli ma, jak to się mówi, pełnymi garściami brać ile się da z życia. A tu stałe związki, nie jest wykluczone, że z tym partnerem może być stały związek. Na dzień dzisiejszy mi się pokazuje to jako energia, no bardziej więcej cielesności niż tej duchowości, ale wszystko się może wydarzyć, czyli zaraz spojrzymy w stałych związkach, kiedy będzie. W stałych związkach, kiedy tutaj będzie Ewa. O, za 1,5 roku, czyli tuż za 1,5 roku z osobą, osoba, która będzie przy boku mamy, będzie już może i tą osobą, która więcej niż mniej spędzi z nią czasu. Bo za 1,5 roku, no właśnie, energia takiej większej wrażliwości, planowania u mamy jest przyszłości, ale to nie znaczy, że już w tym momencie mama będzie tworzyła nowy związek. Jest to planowanie przyszłości za 1,5 roku. A teraz niech mama da na luz, co los przyniesie. A los widzę, że już kieruje do niej, no... młodszego, ale nie aż tak, żeby tutaj nie wystraszyć się, nie dużo młodszego, ale mężczyznę, który no, przede wszystkim no, otworzy mocno w niej kobiecość. Aha, jeszcze właśnie tutaj chciałam skrypt dać. O, otwieramy na tą kobiecość, też na uczucia, żeby jeszcze zaufała. Bo to, że czasami jakieś osoby się w naszym życiu pojawiają, czasami są to osoby, które no, ranią, to są nasze tak zwani nasi uzdrowiciele ducha, naszej duszy. Dlatego tutaj skrypt dla pani Ewuni. Pani Ewuniu, Kenas, Lagus, Berkano i Echwas. Na początek leczymy troszeczkę to serduszko, ale i również otwieramy panią na nowego partnera, żeby no, pani zaufała po raz kolejny, uwierzyła w drugiego człowieka. I tym razem Helenka, 3/3, 49 rocznik. Jak wygląda moje zdrowie w kartach oraz mojej córki? No zobaczymy, jak tam w kartach zdrowie wygląda pani Helenki.
Ale radosna pani Helenka. No i również intuicyjna iskierka. Zobaczymy najpierw Helenkę. Energetycznie również sprawdzimy. Pani Helenka, na co powinna zwrócić uwagę? Zdrowie pani Helenki. No kręgosłup. Kręgosłup to przede wszystkim tu mięśnia, kości, na co pani powinna zwrócić uwagę w tym momencie. Druga kwestia, krążenie. Układ naczyniowo-sercowy, pozapychane troszeczkę żyłki, tętnice. Może być problem, ból w nogach, bo tu pokazują się, że mogą być tak zwane żylaki. Chociaż nie muszą być, chyba że tu, jeżeli nie żylaki, no to przepływ w żyłach, krew, która przepływa w żyłach, tutaj w nogach u pani, no może powodować, że te nogi są takie ociążałe, ciężkie. O. Lekko, ale to tylko leciutko zaznaczył się układ moczowy u pani, czyli tutaj ta kwestia moczowa. Układ moczowy, troszeczkę nerkowy, o może tak powiem. A teraz w ogóle w okresie wakacji runy wysyłają panią na zbadanie krwi, na morfologię, bo może i również to takie troszeczkę osłabienie, co u pani na początku w kościach, mięśniach zobaczyła, to brak mikroelementów, a przecież mamy lato. To niby wszyscy powinniśmy mieć więcej wigoru, ale tu tego wigoru nie ma. I jakieś melancholie, jakieś tutaj takie pesymistyczne myśli. Zaraz spojrzymy, co jest tego przyczyną. Zobaczymy energetycznie, jak pani wygląda. Jeszcze tutaj na zasadzie pola. Spojrzymy, co tutaj u pani jest. Aha, no dobrze. Podłączeń pani energetycznych, czyli tak zwanych dusz obcych, jakichś pani nie ma, ale ma pani tak zwane węzły energetyczne, czyli jak gdyby nastawianie się, sugerowanie sobie pewnych rzeczy, to jakby, no właśnie, to te, nie tyle myślokształty, ale to są jak gdyby pani jakieś fobie, jakieś lęki, coś, z czym nie może pani sobie dać rady. I to, co to właśnie powoduje, że zamiast iść do przodu, jak i te nogi, to właśnie pani stoi w miejscu. Ale podłączeń tych takich szkodliwych pani nie ma. A zobaczymy córcię. Córcia to jest Ela. Ela 19, 3, 85 rocznik. No tak. Ela również na zdrówko powinna, bo też troszeczkę taka emocjonalna teraz mi się pokazała. Zobaczymy na zdrowie Eli. Na co Ela powinna w zdrowiu zwrócić uwagę? No tak, nadwrażliwa dziewczyna. Tutaj również u niej pokazują się ta nadwrażliwość, ale sięgająca żołądka, jelit, czyli na jelita i na żołądek zwrócić uwagę. I duża nadwrażliwość. Oj, czyli tu mogą być problemy, blokady na czakrze gardła czasami. I przy córce jest mocne podłączenie, ja jeszcze sprawdzę. I to może być powodem na przykład dolegliwości, bólu głowy, blokada na czakrze gardła, że nie może wypowiedzieć tego, co by chciała tak bardzo powiedzieć. Teraz dokładnie jeszcze sprawdzę, bo u córki tu już runy potwierdzają, że jest podłączenie. Teraz sprawdzę. Ewa. Ela. Co tutaj ma Ela? No tak, jest energia. Zobaczymy, co to do nóżek.
prawdopodobnie tutaj w okresie, bo to jest niedługi okres, okres wakacyjny, albo obydwie panie, albo coś takiego się, albo tu typowo u Eli coś takiego się wydarzyło w życiu osobistym, rodzinnym, że jest tak silne podłączenie, ale to jest taki duch, bym powiedziała, błądzący, który i przychodzi, i odchodzi. Jak bardziej stanie się taką silniejszą, pewniejszą siebie, a to będzie już za właściwie 2 miesiące, to tutaj może nawet poczuć się lepiej. A teraz jakby troszeczkę ta energia no, czerpała z niej, dlatego może czuć czasami taką melancholię, brak chęci nawet do życia. A ja zapraszam miłych widzów na kolejną przerwę. Zaczęłam już omawiać, już część powiedziałam, moi drodzy, o ósemkach, które wchodzą już za moment, za momencik, półtora prawie miesiąca jeszcze przed wami w nowy rok, rok dwójki. I pamiętajcie, kochani, że w poprzednim roku zasialiście, w co mówiłam, ziarenko, któremu należy dać czas na zakiełkowanie. I ten czas to jest właśnie ten nadchodzący czas. To wymaga właśnie delikatności, cierpliwości i dlatego warto w tym okresie dwójki zająć się własnym zdrowiem. Niech to ziarenko tam nam wyrasta. Jeśli przekładałeś na przykład jakieś badania, jakieś leczenie lub jakąś operację, możesz właśnie ją zrobić w tym okresie w roku dwójki, bo to jest odpowiednia chwila, po prostu chwila na zdrowie. Możliwe jest, że w tym okresie również będą rozwiązane problemy prawne, bo to jest też, dwójka daje prawość, urzędy też. Bo dzięki taktowi, kochani, dyplomacji, możecie osiągnąć właśnie jakieś satysfakcjonujące ugody, jakieś nowe umowy. Jeśli pojawią się na przykład kłopoty finansowe, musicie w tym momencie, w okresie waszego życia, musicie postępować bardzo ostrożnie i rozsądnie, ponieważ nie jest to odpowiedni czas, pamiętajcie, na spekulacje, co mówiłam, że rok temu, w poprzednim roku pierwszym możemy nawet spekulować, teraz nie, huchać, dmuchać. W tym roku musicie z ostrożnością podejść do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań czy pożyczek. Pamiętajcie, to nie jest dobry czas na branie jakichkolwiek kredytów. Rok szczególnie sprzyjający jest odbudowywaniu na przykład zerwanych, zepsutych na przykład związków uczuciowych, bo twoja otwartość w tym roku jest większa. Spokój pozwala ci na większą właśnie dyplomację. Dla par małżeńskich, w zależności od tego, jak układały się między nimi stosunki w poprzednim roku, może to być rok wyjątkowego porozumienia, wspaniałego partnerstwa lub, uwaga, druga strona medalu zawsze jest lub właśnie ten kryzys dotyczący właśnie problemów po życiu małżeńskim. Nawet to jest ten moment, gdzie podejmujecie decyzję o rozstaniu, bo to jest rok, powiedziałam, również urzędowy. Możecie również, co w tym roku, nieoczekiwanie spotkać osobę, którą pokochacie lub którą obdarzycie ogromną przyjaźnią, bo to jest rok dwójki, gdzie są potrzebne dwie osoby. Możecie zaangażować się również w romans, to niekiedy z kimś, na przykład z kim znaliście się nie wiadomo jak długo, z dotychczasowych osób, z przyjaciół, gdyż pod wpływem tej wibracji liczby mamy tendencję, mamy tendencję, szczególnie teraz ósemki będą miały tendencję do łatwego zakochiwania się. Ale już mówię, unikajcie trójkątów, czyli nie wchodźcie w związki, szczególnie tutaj, jeżeli jesteście samotnymi osobami, tam, gdzie są pary, tam, gdzie są małżeństwa, bo to naprawdę do niczego dobrego nie doprowadzi. I słyszę, że mamy kolejnego widza. Halo, halo, słucham. Dobry wieczór. Ukłaniam się. Jak na imię? Małgorzata. Małgosia. I data urodzenia pani Małgosia. Bardzo się cieszę przede wszystkim, że się do pani dodzwoniła. My też się cieszymy. Małgorzata, 24/2. Tak. 56. I co pytamy? I małżonek. Tak. 12 listopada. Tak. 51. Jak ma na imię małżonek?
Henryk. Chciałam się coś dowiedzieć o naszym związku, bo jest tak źle bardzo. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, jakie tu tendencje będą. Pani Małgosiu. Aj, no wrażliwa dziewczyna. Ale pani Małgosiu, ten rok może rzeczywiście też był dla pani ciężki, bo jakby pani murem głowę chciała przebić, a ten mur się nie dał przebić. Już pani za moment, za 2 miesiące pewne rzeczy... No, będą do przebicia, a teraz nie dało nic. Jakby mąż głuchy czasami był. Właśnie. Ale to taka tendencja, zaraz zobaczymy. O karmę, czy już się zakończyła ta nasza karma. Zaraz zobaczymy. No, a mąż właśnie, pani o niebie, on o chlebie, on też w ogóle tak melancholijny. Ale zobaczymy, co się dzieje. Henio, Małgośka. O, o, aż uciekają. No tak, no bo to intuicyjna kobieta. Jak wróżka. Już no runy tam... zajmuje się troszkę. Ta, bo runy już tam do pani lecą. I to już od razu sygnał dają, że trzeba kobiecie pomóc. No my wszyscy musimy sobie pomagać. Małgosia, Henryk. To do pani tam poleciały. Zobaczymy. Małgosia. Henryk, no tak. No Henio w ogóle nie przejawia żadnej inicjatywy, ale druga kwestia, jakby on bidula nie wiedział, co on ma zrobić. Znów jest podobny. I powiem pani, że ja tutaj nie widzę rozstania, ja tutaj cały czas widzę pani walkę. No jest walka, jest, to duża walka, ale ja już ale tu jest jak gdyby też energia losu, przeznaczenia. Tak na tej zasadzie jakby pani jeszcze... Kwestia dwóch, nie w tym roku nawet, nie w następnym, nie w 10, nie w 11, po 11 roku pewne rzeczy się rozstrzygną w pani związku. Ale powiem pani, że pani sama nie podejmie tej decyzji o rozstaniu, bo pani za bardzo jest nie tyle waleczną, za bardzo rodzinną. I tu inne osoby mogą na pani wręcz wymóc, żeby może, nie wiem, pani była w pewnych relacjach, które... Już troszeczkę układ panią męczy. Bardzo, no to jest właśnie bardzo. Bo już pokazuje mi się, nie, no na świadomości jakby pani już nie miała nawet siły mówić, ale energia serca, tak jakby pani też nie potrafiła go rzucić, o. Więc rozum co innego mówi, serce co innego, a ludzie jeszcze co innego. Rozstania pani Małgosiu, ja tutaj nie widzę. Dopiero gdzieś tak za 2 lata jakby pani może miała siły podjąć jakieś decyzje. A to nasza karma kiedy się skończy? No ciężka, ciężka. A szczególnie tutaj mąż nie do zreformowania. No jeszcze chciałam zapytać może, czy mam jakąś szansę w totolotka, może wygrze loto? Pani Małgosiu, ale przede wszystkim uwierzyć, że pani wygra. Wierzę. Przede wszystkim uwierzyć i już te pieniądze tam rozdysponować. I że jeszcze powiedzieć, że mało ich. O, jak uciekają, no chcą. Ojej. Chcą wygrać właśnie. No i widzi pani, ma pani to, co chce. Jakie piękne energie same wyskoczyły do pani. Silną opiekę sił wyższych. Tylko brak pani w życiu równowagi. Czyli... Pani Akimo, jeszcze mam taką prośbę. Tak. Właśnie sobie stawiam karty. Proszę mi powiedzieć, co by to było z moją właśnie pracą, gdybym sobie tak... Dałaby pani radę i to jest właśnie teraz najbliższy rok. Może w pani w ezoterykę tak głębiej nawet chodzi, ale ja bym tu nawet proponowała bioterapię, reiki dla pani, leczenie ludzi. Tylko jest trzeba, tylko jest problem, że pani na dzień dzisiejszy kręgosłup tak zwany emocjonalny ma pani trochę zwichrowany. No właśnie, brak siły, brak wiary. No dlatego tutaj jako pomoc taka w doradztwie życiowym to jeszcze nie na ten moment. Nie teraz. Bo pani za bardzo bierze wszystko do siebie. No taki anioł się tu pokazuje. I to jest przyczyna. I jeszcze mam jedno pytanie. Tak, słucham. Jak mogę. Słucham. Córka moja ma dość problemy zdrowotne i właśnie teraz robi prawo jazdy. I jak ma tak któryś raz z kolei, 6/11, 81. O, jak ma na imię? Honoratka. Honorata? Tak, tak. A ona podobno energetycznie jest do pani, taka nadwrażliwa. Ojeja. A to nie jest dobre, to jest energia artystki.
Czyli ona powinna, nie wiem, przejawiać czasami te emocje gdzieś albo na papier wylewać, albo malować, albo w muzykę wejść, bo to jest tym, powiem pani, że na nią spojrzeć to już może płakać czasami. Ale ona też się troszeczkę zajmuje właśnie. No to nie wchodzi, nie wchodzi, ale na dzień dzisiejszy w energie anielskie. Bo tutaj ona łapie, ona jest mediumiczna, takie medium, czyli na zasadzie, że może łapać tak zwane te podłączenia, nie tylko te dobre, ale te troszeczkę szkodzące. I ona mogła mieć ostatnie nawet pół roku jakiś problem ze zdrowiem. Bo tutaj emocje jakby, no, na tak już były mocno... Tak, ona właśnie jest, no, jest właśnie inwalidką. Słucham, bo... Słucham? I jeszcze chciałam o jedną córkę, jeżeli mogę, Ania. Tak, tak. To jest 9 stycznia, tak? 89. 90. Jak jej się to toczy też życie dalej? Moje życie. Dalej konkretne dostało. Pytania, pani Małgosiu, bo życie to jest coś tak odległe. Właściwie no da sobie więcej, lepiej da radę w życiu, o może tak powiem, lepiej bardziej przebojowsza będzie, bardziej no może po trupach, jak to się mówi, do celu przechodzić, niż ta nadwrażliwa honoratka. Honoratka też sobie da radę, tak, oczywiście, ale Anka wie, czego chce. Swoimi ścieżkami będzie chodziła i przede wszystkim tutaj ona będzie stawiała na własną działalność, a nie pracę dla kogoś, tylko dla siebie. A jeszcze zobaczymy, co tam runy by Ani chciały przekazać. Ani, no tu głównie dla mamy. No ma pani się o córkę nie bać. Bo to i zawodowo. Problem, żeby tylko miała czas na znalezienie sobie męża, bo ona idzie w tak wir zawodowy, chce być tak niezależną kobietą, żeby nie przegapiła tego momentu walki o byt, o karierę zawodową, że no, ta rodzina gdzieś tak później. Chociaż tutaj dla niej i tak za mąż pójście nie jest w tym wcześniejszym okresie, troszeczkę w tym późniejszym, ale sobie da radę. Do finansów. Tutaj Anka będzie do finansów bardziej. No a z Henrykiem zaraz zobaczymy tak. Co jeszcze Małgosi by aniołki chciały odpowiedzieć? No równowagę trzeba. No powiedziałam, ten kręgosłup emocjonalny jest troszeczkę zachwiany. Pani, o, przebudzi się. I więcej radości. I więcej radości, czyli nawet no, cieszyć, jest powód do cieszenia się, jeżeli chodzi o córki, bardzo duży powód, no ale tu już przyszły rok, czyli rok 10, właściwie 11, tutaj jest energetyka, czyli poprawa w sferze no, domowej, czyli prawdopodobnie jest szansa, że w czymś się tam pani dogada z Henrykiem, bo sama z siebie... No, nie widzę, żeby pani zakładała jakąś sprawę, czy odcinała się. Nie. Tutaj mi się pokazuje, że los pani pomoże rozwikłać problem tutaj partnerski. Czyli w czymś pomoże, no, żeby coś może Henryk doświadczył, aby tu przebudził się również z tego letargu, w którym teraz jest, takiego emocjonalnego. O, i dajemy runy. O. O, proszę. Turizas, Ansus, Tivas, Naudis i Echvas. Turizas, Ansus, Tivas, Naudis i Echvas. Bardzo ładnie. A teraz może zobaczymy dla honoratki. I was, a no właśnie, wytrwałości, cierpliwości. Tutaj jedną runę, to już tak losowo. Dla niej runa, dla honoraty. Może to być runa również na zdanie tego egzaminu, również na prawo jazdy, bo to jest runa sportowców. A teraz dla Aneczki, co Ani, Naudis, tu się zobaczymy,
To ja jej daję na to partnerstwo, dogadywanie się z ludźmi, bo jej tej energetyki czasami może brakować. Współdziałanie. Nie Zosia Samosia, tylko pozwolić czasami ludziom pomóc sobie. I, czyli żeby Ania pozwoliła ludziom, aby jej pomogli, a ona również, żeby umiała tutaj z ludźmi współdziałać. Na tej zasadzie. I żeby otwierała się, no jeszcze jest młoda, bardzo młodziuchna dziewczynka, ale no, ja wiem, że to może i przykład rodzinny, czyli to, co dzieje się w domu, czasami dzieci przejmują, patrzą na scenariusze, to, co się dzieje w relacjach między mamą, między tatą. Mogą czasami przenosić, kodować, chociaż nie zawsze. Ale mogą na przykład ten etap wchodzenia w jakieś trwałe związki odkładać później, lękając się, że żeby mi się coś podobnego nie przydarzyło. Ale doświadczenia mamy, tutaj sugestie mamy również, rozmawiać trzeba z dziewczynami, aby te lęki, szczególnie tutaj więcej nawet lęku wrażliwa, to jest Honorata, bo Anka to tam będzie umiała swojego mężczyznę ustawić. Tutaj bardziej na te sprawy damsko-męskie może większy mieć problem. No, Honoratka, bać się, po prostu może się bać mężczyzn. I może do SMS-ów przejdę, chociaż dzisiaj bardzo ciekawy temat numerologiczny, szczególnie tutaj te waleczne ósemki, które już powiedziałam, zasiały te ziarenko w pierwszym roku. Tak jak teraz powrócę do siódemek numerologicznych, które właśnie w tym nadchodzącym roku będą siać to ziarenko, a teraz właśnie ósemeczki, będąc w roku dwójki, mają na zasadzie teraz tylko doglądać, patrzeć, pilnować, podlewać, pielęgnować, aby przez ten najbliższy rok tutaj nic się takiego nie wydarzyło, by plany, które były rozpoczęte, gdzieś tam w martwym punkcie stanęły. Trzeba po prostu doglądać. Ale przede wszystkim to, co już mówiłam, tu trzeba zwrócić, kochane ósemeczki, teraz, po takim obfitym roku jedynki, gdzie no, czasami no, pracoholizm był, gdzie czasami nie dospaliście, gdzie już możecie czuć to ogromne zmęczenie tego parcia zawodowego, właśnie jest to czas na zwrócenie uwagi na zdrowie. Jest to rok, już też powiedziałam, jeszcze powtarzam, rok również taki dwoisty. Dlatego ja wiem, że ósemka to ryzykanci czasami, to są wiedźmini, to są osoby, które przede wszystkim skupiają się na czasami tak zwanym hazardzie życiowym. To moi drodzy, nie, teraz przez ten rok nie mówię, że siedzimy w fotelu i patrzymy, co życie przynosi. Nie o to chodzi. Nie ryzykujemy, nie kalkulujemy na zasadzie żyć albo nie żyć, bo może być nie żyć. Tylko na zasadzie bardzo bym was prosiła, żebyście trzy razy pewne umowy, które tam będziecie podpisywać, żebyście przeglądali, żebyście się prawników, osób trzecich doradzali. Bo i tak powiem, że czasami to, co podpiszecie, czy to, co kupicie, to może być czasami, możecie być z tego niezadowoleni. Bo to jest rok, ja już sama po sobie wiem, ogromnej dwoistości. Jak zawsze byłam konkretna, to w tym roku cokolwiek to sama nie wiedziałam. O. Ale jest druga kwestia, rok, gdzie powiedziałam, ważny na podejmowanie, jeżeli na przykład dwa lata temu, ósemki, w waszych związkach pewne rzeczy już się tam wykańczały, a jednak chcieliście poprzez ten rok, jak byliście w jedynce, walczyć o wasze związki, a to się no, w pewnym stopniu nie udało, to w roku dwójki, gdzie już jest większa wrażliwość, więcej no, tutaj będziecie odczuwać sercem niż rozumem, bo rozum mówił, że trzeba to przerwać, ale serce nie sługa. No to będą takie wydarzenia, że no niestety serce też powie, że już więcej tego nie wytrzyma i możecie, nawet jak byliście tacy waleczni, podjąć decyzję właśnie o rozstaniu, no, na złożenie pozwu bądź zasugerowaniu separacji. Ale jeżeli to był związek nieformalny, no to na pewno tutaj może dojść do szybkiego rozstania.
aby, ale ja zawsze wam mówię, jeżeli nawet jest rozstanie w tym okresie, to nie będzie ono takie bolące, gdyż dwójka daje dwoistość, czyli może tu robi się miejsce po prostu dla drugiej osoby. Ale co dalej, to powiemy, a teraz SMS-y. Droga pani Akimo, M urodzony 16 maja 80 rocznik, kiedy jeszcze w tym roku skontaktuje się i spotkam się ze mną? Robert urodzony 10 czerwca 66 rocznik. Kiedy Robert spotka się z M? Czy się skontaktuje? Spojrzymy, czy jeszcze jest wam dany tutaj osobisty kontakt. Czy jeszcze dojdzie do spotkania? Tak zadam pytanie runom. O, cisza w eterze. No nie. No niestety, już tutaj nie widzę, aby, jeżeli nawet by doszło do spotkania, to to spotkanie nie przebiegałoby w tym kierunku, o którym tutaj ta osoba urodzona 16 maja 80 rocznik, 80 rok myśli. To znaczy 10 czerwiec 66. To nie jest osoba, która jest tutaj zainteresowana panem. Nie. Ale to nie znaczy, że będzie tak smutnie. Nie. Po prostu przyjdzie inna osoba, która bardziej odwzajemni emocje, które no, będzie w niej pan pokładał. Czy, kiedy i za kogo wyjdę za mąż? Czy może za Sylwka, 25.06.63 rocznik, lub Andrzeja, 15.06.69 rocznik, a może za kogoś innego? Pyta się Małgosia, no Małgosia rozbrajesz. Małgosia, 29.05.73 rocznik. No to... Cóż, no muszę zobaczyć, za kogo tutaj nasza Małgosia podejmie tak ważną decyzję. Czy to będzie Sylwek, czy może Andrzej? Zobaczymy, kogo, do kogo by Małgosia najlepiej tak pasowała. A później zobaczymy, co los im niesie. Ojej, ojej. Sylwek, 25.06.63. Sylwek i Andrzej, 15.06.69. Już wiem, jaka to osoba. Sylwek, a zobaczymy, co to za Andrzej, za osóbeńka. Ale za kogo nam tutaj za mąż wyjdzie tutaj, jak ma na imię Małgonia, to Małgosia dowie się po przerwie. Zapraszam na przerwę. Moi drodzy, no tutaj dzisiaj poruszam szczególnie rok dwójki numerologiczny. Ja wiem, że ta jedynka tam dała wam wigoru, siły, ale to jest czas, gdzie przede wszystkim będziecie się skupiać na sferach no towarzyskich, te sfery zawodowe gdzieś idą z boku. Dlatego będzie to dobry rok na pojednanie na przykład jakichś zwaśnionych sporów, poprawę kontaktów zawodowych z personelem, z ludźmi, z którymi współpracujecie, stosunków z przyjaciółmi, na tworzenie atmosfery na przykład piękna w swoim otoczeniu, na upiększanie tu. Dlatego starajcie się wnosić spokój, harmonię do swojego życia, do życia przede wszystkim harmonię z innymi ludźmi. Jest to rok na, przede wszystkim pamiętajcie, wyhamowanie. I dlatego należy w dalszym ciągu, ja wiem, że wytrwale pracować, to nie to, że wyhamowujemy i siedzimy. Jedynie trzeba przyjąć wiadomości fakt, że nie jest to czas na ekstremalne jakieś pomysły. Tylko jest to czas, co powiedziałam, podsiać, nie siać, tylko podlewać to ziarenko. Warto, abyście konsekwentnie trwali również przy swoich decyzjach, które w tamtym roku podjęliście. Unikajcie działań w jakimś pośpiechu, jakichś niepotrzebnych, nie róbcie sobie niepotrzebnych zmartwień.
Wibracja roku pomaga uwolnić ukrytą podświadomości wiedzę. Również aktywizuje bardziej intuicję, głos wewnętrzny. Dlatego to, co powiedziałam o związkach, to serce wam powie, co trzeba. Głównie ten rok upływa pod hasłem pracy dla innych, z innymi ludźmi. To też, jeśli czujecie potrzebę, możecie w tym okresie zaangażować się na przykład jako wolontariusz w różne prace społeczne. Rok ten bardzo patronuje i sprzyja lekarzom, pielęgniarzom, psychologom, psychoterapeutom, wróżkom, wróżbitom, artystom. Sprzyja działalności dyplomatycznej, mediatorom, osobom, które opiekują się, przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo drugich osób, czyli policjantom, no już mówiłam, dyplomatom. Może, no dajmy na to, politykom, czyli jeżeli jakiś polityk wchodzi w wibrację dwójki, jest możliwość, że bardziej będzie mógł swoje jakieś tam tutaj priorytety no, negocjować z nimi, bardziej będzie układny. Ale również to, co jest najważniejsze w roku dwójki, to powiedziałam, dwójka ma to, że są dwie jedyneczki, czyli tu uwaga, no właśnie, zakładamy te różowe okulary, ósemki, a ósemkom się przyda. Ja to przyznam, że ósemkom się przyda, bo one tak mocno stąpają po tej ziemi, tak patrzą częściej w ziemię niż tam w górę, są bardzo racjonalne. Dlatego ja właśnie się nieraz śmieję, że góra nam daje pewne taką energetykę, żeby nawet te osoby, najbardziej jak nie wiem, racjonalne, mówiące, że ja nigdy w życiu, a gdzie tam, zakochanie to nie dla mnie, to właśnie będzie śliwka w kompot, wpadnie, nie ma zmiłuj się, ziemia się zatrzęsie. No bo właśnie są te różowe okulary i tak patrzymy, no będziecie patrzeć troszeczkę na te nowe poznane osoby, troszeczkę przez pryzmat tych różowych okularów, ochy i achy będą. No ale to do czasu, później te okulary zdejmujemy, więc tu tylko jestem na ten pierwszy moment, żeby właśnie może tą wibrację do siebie przyciągnąć. No trzeba też uważać, bo to mogą być również tak zwane nie tyle niechciane w ciąży, ale wpadki ciążowe. Tu mówię dla tych osób, które nie planują powiększenia tutaj swojej rodziny, bo ci, którzy planują, to niech mocno w tym okresie pracują. To mogę tu zapewnić, że jest większa szansa niż w minionym okresie na powiększenie się rodziny. I to tak jest energia większej wrażliwości, czułości. Tutaj w tym momencie właśnie te ósemki, które czasami takie gruboskórne mogą być, chociaż w środku, och, motylki, to w tym momencie mogą poczuć macierzyństwo. Dlatego jeżeli macie partnera, który jest ósemką i wchodzi w rok dwójki, to jeżeli planujecie tutaj powiększenie rodziny, a może na przykład kiwał głową, mówił, gdzie ja tam tyle wyżywię, to moi drodzy, spokojnie możecie tutaj negocjować. Już przechodzę do SMS-ów. A właśnie, właśnie, już zaczynam się. No bo ładny SMS od Małgosi. Konkretny, za kogo Małgosia wyjdzie za mąż? No dobrze. Już podglądam, tu zaczęłam pisać sobie Małgosia, czy za Sylwka, 20, a tu jest, pisałam, Sylwek 25.06.63 rocznik, zobaczymy, czy jest szansa, Sylwek, żeby zdobył serce i rękę w ogóle Małgosi, a Małgosia jeszcze 29.05.73 rocznik. 9, a czyli Małgosia była teraz w tym roku dwoistości, czyli miała również taki ogromny pęd do i macierzyństwa, do zakładania rodziny i sama nie mogła się poznać, czemu ja taka rozanielona, no ale zobaczymy. Małgosia, czy to jej przyszły mąż to Sylwek, tak spytamy. Rum, czy z Sylwkiem? Karma to jest Sylwkiem.
Ale szczęścia ten Sylwek to by tu pokazuje nie do końca dał. Chociaż Sylwek będzie mocno walczył, jeżeli go, tak powiem, wyeliminujesz. Czyli jeżeli nawet da za wygraną końcówka roku, to z początkiem przyszłego roku znów jak gdyby przychodzi i chce jak gdyby dalszych kontaktów. Ale czy z tego by mogła być rodzina? Z tego by mogło być tak zwane nieślubne dziecko i romansik. To mi się pokazuje. A zobaczymy następny kandydat, Andrzej. Andrzej. Andrzej i Małgosia. Co by mogło być z tej relacji? Andrzej, Małgosia, czy to byłby z tego dom i rodzina? Nie, rodziny nie. Czyli nietrafione prognozy. Nowa osoba się, też karmiczne. Też karmiczne, ale to już większe możliwości miał ten pierwszy Sylwek, ale powiedziałam, no być matką samotnie wychowującą to lepiej nie. Tu się pokazuje nowa osoba, czyli trzecia. Czyli patrzymy, co tam w energii miłości. Dlatego no może i ty, bo jeszcze w tych różowych okularach tak półtora miesiąca, Małgośka, będziesz chodziła, tak jak mu sugerowałam ósemkom, które za moment je włożą. I tak patrzyłaś na nich właśnie przez pryzmat takiego no cukrowania, ale jak to zejdzie, zobaczysz, jakimi to są osobami. Czy byś chciała, żeby Sylwek był, czy bądź Andrzej, ojcem twojego dziecka? Zaraz zobaczymy, co w miłości u Małgosi. Bo ani jeden, ani drugi nietrafiony. No tak, Małgosia już tak stwierdziła. No dobrze by było, żeby coś się zadziało. No tu jeszcze powiedziałam, ten Sylwek to będzie krążył, ale tu jest nowa osoba. Tu jest totalnie nowa osoba i możesz ją już poznać od początku roku do końca przyszłych wakacji. Bo tu jeszcze będzie się krążył koło ciebie i właściwie jeden i drugi, ale to ani z jednym, ani z drugim. I trzeba uważać, bo cały czas tu już w tym roku były zagrożenia tak zwane ciąż, nie ciąż. I w najbliższym roku również dziecko mi się pokazuje, a ten docelowy tatuś nie do końca. Ja jeszcze tak inaczej spojrzę. Kiedy nam powinna w jakim czasie za mąż wyjść? O, Małgośka. Małgosia, kiedy tutaj za mąż powinna nam wyjść? Do 2 lat, Małgosia. Czyli nie ma co tak się denerwować. A kiedy poznasz docelowego? O, do 1,5 roku. Do 1,5 roku poznajesz, więc nie ma co się denerwować. To zaraz damy skrypt, jeszcze zobaczymy, co aniołki miłości. Dzisiaj mam talię aniołków miłości. Co one by zasugerowały, podpowiedziały? Prawdziwe uczucie, zmiany. Czyli to, co powiedziałam, ani jeden, ani drugi. Tylko po tych zmianach to prawdziwe uczucie, o, ono się pokazuje w ładnych energiach, przychodzi do ciebie. Musisz troszeczkę tak puścić tych panów, pozwolić, no, nie skupiać się, czy ten, czy może tamten, ale pozwolić, aby góra na twojej drodze, no, tego konkretnego ci dała. Może, o. No, ściągamy, ściągamy, niech los tutaj. Dla tego docelowego, żebyś była pewna, o, tu się pokaże, jeszcze tak damy, o. Proszę, i tu runy. Petrio, Gebo, Urus i Echwas. Petrio, Gebo, Urus i Echwas. Prawdopodobnie, patrzę, no jeszcze 2 SMS-y, więc czekam na kolejną partię. Chciałabym wiedzieć, czy w najbliższym czasie mam szansę na prawdziwą miłość.
męża, dzieci. Ojej, ale jaka młoda osoba się pyta. Basia, 87 rocznik. Pani Basieńko, Basiuniu, rodząc się, przychodząc na ten świat, patrząc, jaką jesteś rodzinną wibracją, wkalkulowane było, że będzie ta prawdziwa rodzina, prawdziwa miłość, ale no, zaraz zobaczymy, czy jest to ten czas, czy jeszcze nie. No, tutaj może nawet i tak szybko być do 2 lat, ale co dalej? Ja znak zapytania stawiam. Bo słyszę, mamy widza. Halo, halo. A, witam serdecznie. Kłaniam się, jak na imię? Lucyna. Lucynka. Lucynko, data urodzenia? 22.06.59. I co Lucynka chce wiedzieć? A ja bym bardziej chciała wiedzieć o moim synu. Mamuśka, proszę. No tak, 7, no to co się dziwić. No tak? Tutaj nadwrażliwa. Pani Lucynko, imię synia? Jarek. Jarek i data? 17 luty. Tak. 84. I co tam o Jarku mam? No i właśnie takie dwie dziewczyny. Jedna Daria, a jedna Asia. Daria, Asia. Dobrze. A Darii datę zna pani troszeczkę? Tak, 24 maj, 84. A Aśka? 21 kwiecień, tak? 85. Zaraz zobaczymy. Ale on jest tak zaangażowany, czy po prostu one mu się podobają? No, zaangażowany był w stosunku do Asi, a teraz jest w stosunku do Darii. Czy coś z tego... Zaraz zobaczymy. Wyjdzie. No tak, w ogóle Asia bardziej jest cieplejszą wibracją. Tu już mi się pokazuje. Chociaż one są w pewnym stopniu też podobne do siebie. Czyli jakby zmienia, no na ciut, nie, no ale zobaczymy. Jarek, zobaczymy. Czy ktoś w ogóle się szykuje w rodzinie? Zaraz zobaczymy. No, ten najbliższy okres to mogą być jakieś nawet zaręczyny. Chociaż tu trzeba by było przeczekać, bo to nie jest dobry moment. Czy to... Bo on dopiero za 2 lata właściwie, jeżeli jest jakąś osobą, to tu powinien myśleć o przyszłości. Aha. Czyli jeżeli Aśkę dopiero poznał... Nie, z Aśką był. Ile czasu? Chyba 3 lata. 3 lata, ale Aśka teraz taki nieciekawy okres chodzi, zakończenie, ale zobaczymy. Dlatego tu trzeba by było jeszcze zaczekać, no później on chodzi, no... No a w tej chwili... Chyba, żeby teraz się pobierali. Zobaczymy. Aśka, Jarek. No mocna karma. Ale powiem, że bardziej zaangażowana tutaj emocjonalnie i uczuciowo, no to jest Aśka. I ona bardziej jak gdyby, no czeka wręcz, dla mnie się pokazuje, czeka na zaręczyny. A ta Daria? A zobaczymy Daria. A on tak na tym sercu, tak jakby cały czas właśnie był w przeszłości. A zobaczymy Darię. Zobaczymy Darię. Daria. Jak? Nie, tu tylko był romansik. Jakby był tylko romansik, ale uwaga, bo może być znów powrót do Darii, a to jest bez sensu. Bo może być. Go tam do Darii ciągnie to coś, a nie jest to, nie byłoby to korzystne. Ale więcej jak gdyby zaangażowania to jest od strony Aśki. Ale na razie żadne tutaj większe uroczystości się nie zapowiadają. No i dobrze by było, jeżeli no by miały być, no to tutaj, to one już teraz powinny być zaręczyny, ale ślub gdzieś tak dla mnie po jesieni, nawet nie 2010 roku, ale po jesieni 2011 roku. Bo tu jeszcze może wszystko się wydarzyć. Może nie być ani Darii, ani Aśki, tylko opcja trzecia. Rozumiem. No, dlatego tutaj, aby nic na siłę teraz nie robić. Bo tak, w tym roku Aśka się będzie mocno zmieniała. W
tym 2010. Ona jest 85 rok. Tak, tak, ale mówię w tym 2010. Tak. To Aśka będzie mocno tam przechodziła transformację, pokaże się no, z pewnych perspektyw, a w następnym roku zmieniają się gusta synowi. Rozumiem. No dlatego no tutaj zaczekać trzeba, żeby później nie było, że się pobiorą, a po roku gusta się zmienią Jarkowi i powie, a może jednak no, Daria. Dlatego tutaj niech da na luz. Jakiekolwiek myślenie o przyszłości, to po jesieni pani mu 2011 roku. Rozumiem. Ja wiem, no chłopak, nie załamać się nie załamie, bo jest bardzo młody, ale to jest, czy jest czas, że może ktoś się pojawić trzeci również. Dzięki. No. A coś może dla pani Lucynko? Ciężki przecież taki pani rok miała i jeszcze pani jest taką wrażliwą w środku osobą. Może dla rodzinki, no, ogólnie. Dla rodzinki, no kurczę. No zobaczymy, co tutaj same runy chcą Lucynce powiedzieć. O, może tak. Może tak. Co może same runy chcą Lucynce powiedzieć? Ach, bardzo stara dusza pani Lucynka. I moc kreacji, czyli pani Lucynko, ma pani ogromną intuicję i tu syn może się pani radzić. Co pani pomyśli, jak nawet pani, jak to się powie, złym okiem spojrzy na swoją tam przyszłą synową, no to ten syn jakby bardziej, no... Pani stwierdził, że to już nie jest ta. Dlatego tutaj nie sugerować nic synowi, bo ma pani duży wpływ na syna. Tutaj uważać, nie sugerować. No na razie uroczystości tu mi się nie pokazują, ale pokazuje mi się, że w przyszłym roku, to może być tak na wiosnę, może się pojawić nowa kandydatka. Czyli znów tutaj będzie się coś działo. No, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Bo tak, przypływ gotóweczki mi się u pani pokazuje gdzieś tak z początkiem przyszłego roku. Czyli również jakieś upiększanie, nie wiem, czy mieszkania, czy domu. Nie wiem, czy pani planuje jakieś tam remonciki. Raczej jestem po, ale zawsze po, coś. Aha, to może jakieś upiększanie, czyli jakieś dodatki tutaj. No i druga, tak gdzieś za półtora roku, no dwa lata, no w końcu jakby pani wreszcie wyjechała na, nie wiem, albo w czasy wymarzone, albo podróż marzeń. Jakby teraz nie do końca było czasu na spełnienie tych swoich marzeń, ale gdzieś tak za półtora roku są takie myśli. Regeneracja totalna. A, to Jarkowi no trzeba koniecznie pomóc, żeby ta druga połóweczka, czy to to, czy to nie to. Ojejajeja. O, żeby ten los pomógł mu odczuć to, co powiedziałam, jak teraz ósemki w roku, będąc dwójki, właśnie ta intuicja jest bardziej wyczulona i czasami nie wiemy czemu. Mówimy to, to jest to. I nie trzeba się nawet wróżki pytać, już wiemy. Teraz, zaraz tutaj, o. Żeby ta strzała Amora właśnie na docelową osobę już trafiła. To jest Petrio, Gebo, Tivas i Odala. Petrio, Gebo, Tivas i Odala. Bardzo dobrze. Dlatego jeżeli ktoś z ósemek jest w roku, właśnie wchodzi w rok dwójki, ja wiem, że w pierwszym roku ten wir zawodowy no, odciągnął was może od partnerki, od narzeczonej. Czyli to są dobre momenty na zawieranie związków, na robienie zaręczyn, podejmowanie wszystkiego związane z rodziną, na lepsze odnawianie również jakieś, czasami może się coś takiego zdarzyć, że nie wiem, no XX lat nie mieliśmy o kimś nie słyszeliśmy. Pojawiają się w tym momencie, właśnie w tym okresie osoby tak zwane z przeszłości, które gdzieś tam z nami może i wcześniej miały wspólny kontakt, ale z różnych przyczyn te drogi nam się rozdzieliły, bo jest to, moi drodzy, rok, tak jak powiedziałam, pierwszy rok to jest taki rok
jakbyśmy, no nie wiem, tak kiedyś tak fajnie wyczytałam, budowali statek, czyli te sfery bardziej tu przyziemne, a w tym drugim roku jakbyśmy na pokład tego statku zapraszali osoby, które mają w ten rejs zwany życiem z nami wypłynąć. Czyli część osób, ósemeczki, mogliście już pożegnać, podziękować im, że no, brały udział w tym teatrze zwanym życiem, że one już po prostu swoją rolę no, spełniły. A teraz jak gdyby idzie nowy etap waszego życia. Te osoby z przeszłości mogą się pojawić, jeżeli pozwolicie im na to i jak gdyby to będzie w waszym przeznaczeniu, a może się tak być, że po prostu to już jest koniec i nowa brygada idzie, nowy sztab aktorów. Dlatego jest to, tak sobie wyobraźcie, właśnie statek, piękny statek, nowoczesny statek, a teraz no, na tym statku no, szukamy załogę, żeby z nią wyjechać w bezpieczny rejs. A później są kolejne relata, no tak może będę mówiła, bo tutaj dziewiątki będą, no to już będę za tydzień może Państwu omawiała, dziewiątki będą wchodzić w rok trójki. No to kochani, co na tym statku, wyobraźcie sobie, będzie się działo, bo rok trójki to rok zabawy. No, no, czyli jak teraz te zaręczyny były, no to dziewiąteczki prawdopodobnie będą może i na tych statkach weseliskach. Ale dzisiaj nie energia trzeciego roku, czyli tylko energia drugiego roku, dlatego tutaj mogą te ósemki w końcu znaleźć tą swoją drugą połóweczkę. A co dalej, to po przerwie. Czy w najbliższym czasie mam szansę na prawdziwą miłość? Męża, dzieci? Pyta się Basieńka, urodzona 6.07.87 rocznik. Zaraz zobaczymy, jak są jej szansą na prawdziwą miłość. Basieńka. No marzy i o dzieciach rzeczywiście. O, i macie co chcecie. O, tutaj powiem tak, tylko musisz nadal marzyć i przede wszystkim wierzyć w ten cud spełnienia. Bo ten najbliższy czas to może być nawet do wiosny przyszłego roku, to jest już właściwie od tego momentu, to było nawet od wakacji, że na twojej drodze może pojawić się kandydat, z którym stworzysz w przyszłości, bo to nie już, w przyszłości docelowy związek. Tylko tu się pokazują troszeczkę takie energie u ciebie hamujące, czyli może to być brak przebaczenia, zrozumienia mężczyzny poprzedniego. Tu musisz jak gdyby no, przebaczyć, zrozumieć i współczuć, bo ten mężczyzna z przeszłości mocno toruje ci, zagradza ci drogę do tego szczęścia. Ojej, a jak no, również instynkt macierzyński się u ciebie pokazuje? Nie, może, no ale co najważniejsze pytanie było, odpowiedź jest, że tak, możesz w tym najbliższym czasie liczyć, może nie od razu już na dzieci, ale na konkretnego mężczyznę, z którym stworzysz rodzinę, dom. A co jeszcze by powiedziały aniołki? Masz być bardziej pewna siebie, masz tak spojrzeć tak się do lustra, prawdzie sobie w oczy i tą prawdę jak gdyby wydobyć, czego ty chcesz od życia. Jest energia wolności, czyli też niedobrze by było, jeżeli na przykład niedawno z kimś zerwałaś, od razu wchodzi w jakieś konkretne, stałe związki. Masz się troszeczkę o siebie zatroszczyć. O, ale tu nie masz się co bać. O, idzie od energii przyjaźni, ale jest tu energia przeznaczenia. Jak on stanie na twojej drodze, tu już się pokazuje, będziesz wiedziała, że to ten. Ale to jest, no,
energia przeznaczenia, to ona już jest, powiedziałam, to jest do wiosny przyszłego roku na tej twojej drodze. To przede wszystkim, co jest ważne, stanie ta osoba, z którą możesz no, dłuższy czas w życiu spędzić. Nie lubię słowa no, docelowy, no docelowy, no. Ale ludzie, nawet jeżeli czasami są sobie docelowi, mają wolność wyboru. I wtedy nawet tutaj, mówię, nieraz są wahania. Ktoś idzie w innym jednak kierunku, a ktoś w innym. Czyli nawet ta docelowość jest mniejsza niż powinna być. No to pomagamy runami. Pomagamy runami. O, Dagas, tutaj damy, żeby tak te marzenia niech się spełniają. O tym, o tej miłości prawdziwej. Jaka ta prawdziwa miłość? No, wakacje próbowałam zdefiniować. No, mam nadzieję, że lekcje odrobione i Państwo no, swoją definicję tej prawdziwej miłości również macie. Czyli tak, runa Dagas, Gebo, Echwas i Ingwas. O, prosimy te runy. Dagas, Gebo, Echwas i Ingwas. I właśnie, świeżutka partia. Marcin. Marcin, 25.07.81 rocznik. Kaśka, 29.09.84 rocznik. Od 5 lat jesteśmy małżeństwem. Od kilku tygodni nie układa nam się w związku. Czy nasze małżeństwo przetrwa ten kryzys? Patrzę, Kasiu, przy twojej takiej dyplomacji, jak tu by się nie dało rady? Jeżeli będziesz chciała, wszystko przetrwa. Ale rzeczywiście ten kryzys idzie. Problem to Marcin ma z samym sobą. Tu musisz go troszeczkę zrozumieć. Ale idzie u niego poprawa. To jest to też bardzo dobrze. Ale zobaczymy, na małżeństwo spojrzymy. Kasieńka, Marcin już patrzy. Kasieńka, Marcin. Kasieńka, Marcin. Kasia, Marcin. Kasia, Marcin. No to jest chwilowe takie ochłodzenie. Rzeczywiście. Ale tu są jakby problemy emocjonalne. No nie, no przetrwa, oczywiście przetrwa. Tylko widzisz tak jakby no problem w komunikacji. Jakbyście, no szczególnie u ciebie się pokazuje, jakbyś ty oddaliła się troszeczkę od męża. Jak on tak uważa, że nie rozumiesz momentu, w którym jest on w życiu. Może to jest ten moment zawodowy. Czyli jakbyś, nie wiem, czy negowała jakieś jego tutaj sprawy zawodowe, które chciał przedsięwziąć. No i jest ochłodzenie, ale to jest energia w środku Hagal, czyli ta rodzina jeszcze tutaj ma szansę dalszego egzystowania. Chociaż jest energia pusta, od razu się pokazuje. Jeżeli sami sobie byście to zostawili, to co się pokaże? Ty gdzieś tam z boku sobie idziesz. No mąż, no mąż, no tu się pokazuje, że może się zainteresować kimś innym. No przede wszystkim pokazuje i on i ty, tak jakby monotonia weszła w związek, energia właśnie runy Isa, czyli samotni jesteście w związku. A jak samotni w związku, no to każdy patrzy na drugiego, że ten przejmie jakąś inicjatywę. Tu oboje trzeba porozmawiać, bo jest energia uczuć, a przede wszystkim mąż mocno szanuje waszą rodzinę, wasz dom. Czyli on nie chce, ale tu serce jakby było do namiętności, do uczuć. Rozmawiać, więcej ze sobą przebywać. Tak mi się czasami za bardzo skryta, zamknięta pokazujesz. Tak jakbyś więcej czasami wymagała, a mniej od siebie dawała. A u niego jakby teraz pewne jakieś takie samotnie przez ten najbliższy rok się mąż zamknął w swoją skorupkę, ale z niej wychodzi. Tylko właśnie wychodząc z tej skorupki, czy będzie chciał mieć
taką żonę, troszeczkę taką powściągliwą, czy bardziej by chciał mieć kogoś, kto będzie zrozumiał go i mu czasami współczuł. I słyszę, że mamy kolejnego widza. Halo, słucham, Akima. Dobry wieczór. Kłaniam się, jak na imię? Justyna. Justynka. I data urodzenia, pani Justynko? 13 kwiecień. Tak. 1973. 1973. Już patrzymy. Ojej, jaka uparciucha ta dziewczyna. No dobrze, Justyniu, jakie pytanie? No mam problemy małżeńskie. Czy się uda nam zejść? O tak bym się rozumie. Zapytała. Jak ma mąż na imię? Paweł. Paweł, a data Pawła? 21 marzec 1972. Zobaczymy, czy on tutaj w ogóle chce. No siódemka, no miał ciężki rok. Miał ciężki rok, ale zmiany ogromne powinny w nim nastąpić. Powinnaś te zmiany już lekko wyczuć. Ale zobaczymy. Justyna, Paweł, czy zejdziecie się, czy będziecie rodziną w dalszym ciągu? Tak, zgadza się. Dobrze, spojrzymy. Justynka, Paweł. Justynka, Paweł. Paweł. To był moment, jakbyście już, nie wiem, czy Paweł, czy oboje planowali rozwód, bo jest karta urzędowa. Zgadza się. Ale ja bym też, no, dzisiaj tak ładnie energie się pokazują, że jest szansa. Mimo, że nawet może i nie wiem, czy ty na dzień dzisiejszy myślisz o innym mężczyźnie, ale jeżeli dałabyś szansę tutaj Pawłowi, jeszcze coś można by było z tego stworzyć. No tak, tylko że to jest właśnie to, czy on chce, bo na dzień dzisiejszy to on nie chce. On tego nie chce, on ucieka od tego wszystkiego. Ale to jeszcze zaczekać gdzieś tak, no, po listopadzie. Czyli tak do zimy. Tak, tak. No bo tu, no szczerze powiedziawszy, no tak jakby się w kimś tam lekko zauroczył, ale to nie jeszcze jest ktoś, kto może mieć wpływ na wasz związek. No ale on też jest uparciuch. No jest, no. Dlatego no, mówię, no tu u niego następują duże zmiany. On jak gdyby już tęskni za panią, ale na sercu jakbym ja jej tego czegoś nie pokażę. No właśnie. Bo jest to, co was teraz, no wręcz energia rozwodu się pokazuje. No właśnie, i to tak naprawdę to z jego strony, to on dąży do tego. No bo on teraz chce zmian, ale te zmiany, bo on chce coś zmienić. Dlatego przeczekać, jeżeli chodzi o ten rozwód, bo gdzieś, jeżeli byś przeczekała do listopada, tu jest energia Isa, on może zmienić zdanie. Bo on jest teraz, szczerze powiedziawszy, no ja mówi ci nie mówi, w lekkim jakimś romansiku. No, to się zgadza wszystko. No. Ale to jest, jak ja mówię, lekki romansik, to jest po prostu, jakby ktoś mu przez głowę dał, zgłupiał, no. Bo to nie jest na zasadzie, że on chciał krzywdę tobie, twojemu związkowi zrobić. Nie, no, stracił rozum, no, ale po listopadzie ten rozum może odzyskać. Czyli jest jakaś szansa. Jest szansa, tak, ja ci tą szansę daję. Bo on czuje się, trzeba mu powiedzieć, jeżeli no, czasami tak psychologicznie do niego podejść, jeżeli z tą kobietą cię więcej łączy i wiąże, no to idź, no. No ale to jest tak, że jeszcze może zaczekajmy, jeżeli chodzi o sferę tą typowo prawną. Bo może być, że tamta osoba bardziej na nim wymaga, chce deklaracji. Mhm. No nic. Bo on na czakrze serca pokazuje mi się, że on do was tęskni, do ciebie tęskni. Nie wiem, czy macie tu dzieciątko. Tak, tak, jest maluch, jest no, maluch. No, i dzieciątko. On tęskni, tylko on nie chce się przyznać. No, druga kwestia, czy ty po takim no, skoku w bok będziesz go tak mogła no, przyjąć. To jest no właśnie, ja no zaraz właśnie. Zobaczę, co dalej, Justyn, Paweł. Bo u niego idą bardzo duże zmiany. Tylko ten proces jeszcze trwa. Na razie to jest przez siłę. No tu muszę, no troszeczkę też, Justynka, no
problem był u ciebie w tej wylewności. On jest trochę taki mitoman, trzeba mu trochę słodzić. Ty za bardzo byłaś wymagająca. Ale no to już nie jest porada małżeńska, ale chyba wiesz, o co chodzi. Wiem. No wiesz, no tutaj jakbyśmy na indywidualnych, tam bym ci po prostu dała kluczyk, co trzeba jak z Pawłem. Bo to jest taka rozkoszna istota, no wierzę w tym, no. Ale zobaczymy, Justyna, Paweł. No, przetrwać, no tutaj otworzyć, no... Na dzień dzisiejszy, aż do wiosny, tutaj mi się pokazuje, że idzie narastanie. Ja nawet nie listopad, do wiosny narastanie. Czyli trzeba by było przeciągnąć, jak gdyby przetrzymać go, no i jeszcze nawet do wiosny. Bo jest tendencja, że możecie na przykład, no nie wiem, nawet być w trakcie rozwodu i on również może zmienić zdanie. Bo on się lekko już na ciebie otwiera. Tylko czasami jest, że po rozwodzie ludzie znów ze sobą się schodzą i zastanawiają się, po co w ogóle ten rozwód był. To jest za szybko podjęta decyzja. Ale jest druga kwestia, że prawdopodobnie ty, Justynka, nie będziesz umiała przebaczyć. I tu jest ta wolność wyboru, dlatego ta pusta energia się pokazuje, od ludzi zależy. A to te ludzie to Justynka. Ale jeszcze, jeżeli możesz, do listopada będzie to bardziej taka po listopadzie trawniejsza decyzja. Chociaż ciężki rok dla ciebie. Tutaj, no ja, jeżeli rozwód widzę, to do 2 lat. Jeżeli przez te 2 lata dacie radę, będziecie, no, końmi w zaprzęgu równo jechać, to jest, że za te 2 lata... Żyli długo i szczęśliwie. Jeżeli do tego momentu będzie się wszystko burzyć, to za 2 lata każdy idzie w swoim kierunku z nowym partnerem. Los, przeznaczenie tu się pokazuje. Zobaczymy, co aniołki Justynce jeszcze, chociaż Milusiego coś niech powiedzą, co sugerują. Oj, no powiedziałam, oj Boże, no. One błogosławią ciebie, mówią, że idą zmiany, że może być początek, ale jak jest początek, ja zawsze mówię, że to początek tylko może być czegoś nowego. Och, masz się oczyścić z tych emocji, z tych energii. Czyli no sugerują, że ciężko będzie, jak gdyby ja tu... Chociaż nie, no jest dobra rada. Jeżeli idą zmiany, jest oczyszczenie pewnych wibracji, nieważne, kto tam będzie u twojego boku, najważniejsze, że będzie osoba, która będzie się tobą troszczyła. I to jest jak gdyby też w energii przeznaczenia. Że jeżeli przeznaczone jest wam rozstać się, a tak tu troszeczkę anioły sugerują, mimo że błogosławią cię, wspierają, to masz się nie bać, tylko poddać się troszeczkę losowi. Ale pomóc troszeczkę szczęściu też można. Czyli mówię, nawet do tego listopada powiedzieć mu, niech on jeszcze przemyśli pewne decyzje. Wiecie, że jak nieraz widzę, że już nie ma szans, nie ma, to mówię, tniemy. Chociaż nie ja podejmuję decyzję, to pamiętajcie, ani nie runy. Runy ewentualnie nakierowują, wyświetlają pewną sytuację, czasami, która no i nawet jest jakąś starą sytuacją, ale one widzą to w sposób bardzo świeży. No i dzwoniąc, wy bardziej upewniacie się w podjęciu pewnej decyzji, a nie sugerujecie, bardziej się upewniacie. No to prosimy tutaj. O. Oj. O. Abyście tutaj mogli, no, rozmawiać ze sobą. Czyli Petrio, Lagus, Wunio i Algis. Wszystko idzie w dobrym kierunku. No zobaczymy, co tutaj dalej mamy. Tak, jestem osobą po przejściach. Mam wrażenie, że kręcę się w koło. Że nie wiem, jaką drogą iść dalej przez życie.
kiedy to się zmieni, pyta się Danusia, 8-8-57 rocznik. Już patrzymy. Danusia jest w czwartym roku, dlatego się nie dziwię, że czujesz, Danusiu, jakbyś była w klatce. A wiadomo, jak czujemy się w klatce. Jakby ściany już dochodziły do ciebie, ścisk, a przede wszystkim brak jakiegokolwiek ruchu. To jest taka twoja energetyka, ale zobaczymy. Danutka. O, o, o. No zmienia się, całe szczęście. O, zaraz nawet runami tutaj Państwu już opowiadam, co się dzieje. Do końca roku Pani jest tej energii Isa, czyli jak gdyby tutaj to jest działanie w niedziałaniu, czyli już od września tego roku do końca roku idą przemiany w Pani energetyce. Dużo będzie zmian i rzeczywiście tu jesień przyszłego roku jest nową Pani osobą i to, co Pani teraz czuje, że taki ścisk, to wszystko się rozluźnia już z początkiem przyszłego roku. I słyszę, że mamy kolejnego widza. Halo, słucham. Dobry wieczór. Kłaniam się, jak na imię? Katarzyna. Kaśka, Kasia i data, Kasiu. Mam takie pytanie. Chciałabym się dowiedzieć, w którym kierunku zmierza moje życie zawodowe. No tak ogólnie, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość. Kasiu, no to są bardzo ogólne, czyli będziemy zaraz precyzyjne. Data urodzenia. 15 lutego 79. Zaraz zobaczymy. No właśnie, jesteś w roku, co mówiłam tutaj, dziewiątki, czyli zakończenia pewnego etapu, do pewnych spraw dojrzałaś, chcesz zmian, to jest dlatego działalność i kolejny, następny rok, czyli tutaj wakacje przyszłego, po wakacjach przyszłego roku, no powiem tak, jesteś na topie. Tylko nie wiem, czy musisz sporo zainwestować w tą działalność, bo tu jakieś pieniążki mi się pokazują, czyli no inwestycja jakaś by się przydała. Ale to czy to będzie inwestycja ode mnie, czy właśnie taka, którą ewentualnie mogłabym uzyskać? Uzyskać, bo tu mi się dla mnie jakbyś uzyskała od urzędu. Urzędu, właśnie, ja się staram o dotację. No, bardzo dobrze. I to jest właśnie ten moment, gdzie powinnaś dosięgnąć gwiazd. Ja tu wszyscy trzymamy kciuki, nie zwąd w siebie. No ja w siebie tam staram się. No, jest energia Sowillo i jesteś, tak sobie mówisz, Kaśka, jestem skazana na sukces i koniec. Dziękuję bardzo. Proszę. A może coś jeszcze na temat takiej przyszłości rodzinnej, najbliższej? A o jaką rodzinę pytasz? O moją, mam męża i syna. Aha. Czyli czy może powiększy się rodzina, czy nie? Czy tak już zostanie? Zaraz spojrzymy, czyli podaj mi męża imię. Marcin. Marcin i datę Marcina. 9.03.77. Dobrze. Dzieciątko to jeszcze u ciebie nie teraz, chociaż powiem ci, przyjdzie rok 2010, przełom 10-11, będziesz miała takie instynkty nowe macierzyńskie. Czyli tu może być myślenie o następnym potomstwie. Mhm. A idealnie pasujecie do siebie, dziewiątka z siódemką. No, dziękuję. Nie narzekam. No, ja też bym nie narzekała. Tu biorąc pod uwagę, że ja jestem dziewiątką, to na Marcina bym nie narzekała. Chodzi o to, że bardzo otwarty do ludzi i opiekuńczy. Tak. Czyli przy tym twoim takiej wrażliwości wewnętrznej, on zaspokaja twoje energię bezpieczeństwa. A to jest bardzo w związku ważne. O, jak miło, że chociaż taka osoba się tu dodzwoniła. Kaśka, Marcin, ja już nawet rozłożę wam runy, ale powiem tak, że im dalej, nawet im starszy Marcin, tym bardziej jeszcze wylewniejszy. Mhm. I tak jakby i twojej rodzinie, i bliższej, i dalszej nawet pomagał. On się wszystkim interesuje. Tak, to jest prawda. No. Czyli takiego to ze świecą szukać. O. Podaj adresy dziewczynom samotnym. Może braci ma. Jednego ma. Jednego. O. Zaraz zobaczymy. No idzie poprawa, bo nawet wiesz co, teraz w tym okresie. Oj, coś tak marudni jesteście do siebie.
No, takie ciche dni. No to proszę za moment, jak po telefonie iść tam buziaczka dać Marcinowi, bo taki coś smutny. Dobrze. No, i jak pięknie runy się... Przede wszystkim idzie równowaga, ale to może być ta równowaga z tego względu, że będziesz zadowolona zawodowo, spełniona kobieta. O, i to jest jak gdyby klucz do sukcesu waszego związku. Będzie cię wspierał. Algis, no w związek wchodzi. No nie no, dla mnie o, związek karmiczny, czyli czasami się mówi karma, no to te muchy w nosie mogą być, ale wy sobie to przebaczycie. Dla mnie docelowy związek. Ale no, nie pozwalać na takie ciche czasami dni, takie dąsy. Kaśka. Strata czasu. No, poprawić się. Dziękuję. Ja nie mówię, że taki Marcin tutaj grzeczny, to nie, nie, bo on też czasami powie, co ślina mu na język przyniesie, a ta biedna Kaśka myśli, Boże, jak on mógł mi coś takiego powiedzieć, no. No tak jest. No tak jest. Co dalej, Kasieńko? Może o dzieciątko. To jakie tam dzieciątko już macie? No takie niespełna 3-letnie. Jak ma na imię? Patryk. Patryk. O, to jak mój syn. Patryk i data? 5.11.2006. 2006, zaraz zobaczymy. Mądre dziecko jak na swój wiek będzie. Oj, bardzo wrażliwe, uczuciowe, tu trzeba z tym... czyli nie wiem, czy już na dzień dzisiejszy czasami ta nadwrażliwość, chociaż to jest tak, bardzo poważny jak na młody wiek, czyli tak bardzo dojrzale do pewnych rzeczy będzie podchodził. Ja myślę, że już podchodzi. No, bo taki filozof, konstruktor, czyli jeżeli tam rozbiera zabawki, pozwolić mu rozbierać, bo ma ogromną intuicję. Ale on tak, powiem ci, na starsze lata bardziej rozrabiaka niż za młodu. Tak? Jeszcze bardziej? Bardziej, bardziej. Teraz to on jest taki chłopak, który jest ciekawy wszystkiego. Podróże. To jest energia świata. No, trzeba będzie chyba jednak tą córcię jednak tam jeszcze zaprosić do waszego związku, bo to będzie osoba, mimo że jest bardzo rodzinna, ale niekoniecznie tak będzie długo przy rodzinie. Świat go interesować będzie. Wynalazca po prostu. No tak. To może jeszcze o brata bym się spytała. Dobrze, a brat ma jak na imię? Tomek. Tomcio. Tomek, jaką ma datę? O, Tomka już nie ma, bo daty nie ma. No ale pozdrowionka również i dla Tomka. A ja na tą działalność, no dziewczyna musi. Tu żeby te urzędowe sprawy i te finanse, żeby do niej tam dotarły. Tutaj dajemy. Los niech pomaga. Nie ma przecież wyjścia. Musi. Jak my już tu takie biznesplany zrobiłyśmy. O. O, niech tą całą inwestycję pilnują anioły. O. Czyli Petrio Fechu, no bo tutaj pieniądze są potrzebne na rozruch, będą Manas, Urus i Algis. Nawet lepiej, żebyś te pieniądze, te urzędowe sprawy jeszcze tak gdzieś pod koniec marca rozwiązywała. A ja zapraszam miłych widzów na przerwę, którzy jeszcze nie zadali pytania moim runom. A chcą? A może się krępują? Dopisać SMS-y do mnie. I kolejny SMS. Kiedy kupię własne mieszkanie, czy mam starać się o kredyt i czy istnieje realne szanse jego otrzymania? Pyta się Agata, 21.06.71 rocznik. No Agatko, jak najbardziej, tu szanse są bardzo duże. Zobaczymy, jak z mieszkaniem Agaty. Agata kupi. To mieszkanie w jakim czasie? No i tak, realne szanse już idą od, to znaczy od wiosny, jakbyś złożyła na wiosnę przyszłego roku. Tutaj mi się pokazuje wniosek, no dotacja finansowa, bankowa, to jest realna szansa, bo jest tutaj, no
dom, w którym zamieszkasz, on mi się pokazuje, teraz mamy 9, 10, w 11 roku, jakbyś mieszkała w swoim nowym domku. Ale jest realna szansa. A zobaczymy, czy ten kredyt byś uzyskała, jeżeli byś się postarała. Czy uzyskałabyś ten kredyt? No nawet jeżeli w jednym banku ta twoja zdolność kredytowa nie będzie ciekawa, to w następnym dostaniesz. Bo tutaj jeżeli, w jednym jakby mniej ci przyznali, ale to jest do roku czasu stukać, pukać, dostaniesz. Kolejny SMS. Rafał, Rafał 7/7/84 rocznik. Czy będę mieć jeszcze jakieś dzieci i ile? Bo córeczka już mam z Karoliną. 16/03/88 rocznik. Zaręczyny już niebawem. Wszystko się może zdarzyć. Takie życie. Oj, Rafale, byle te kolejne dzieci były z Karoliną, raczej bym ci życzyła, żeby tam ci się nic nie zdarzało. Ale szczery do bólu. Zobaczymy, co to zawiera. Racja taka szczera do bólu. No pewnie, że wszystko może się zdarzyć. Pewnie. No ale szczególnie tutaj uważaj na skoki w boki, bo tu mogą być nieplanowane. Tak do 30, po 30 już może mniej by było tych wpadek, ale w ogóle nie myśl, jeżeli myślisz o jednej, no to tutaj jednej kobiety się trzymaj. Teraz zobaczymy. Ile będzie miał dzieci? A, tu się chciał zapytać. No spojrzymy. Konkretny. Ojej. Rafał, ile będzie miał docelowo dzieci? Rafale, możesz mieć trójkę dzieci. Trójka jest tu tobie pisana. A zobaczymy, jak tam z Karoliną, co by tutaj ci poradzić. Rafał, Karolina, zaraz jeszcze sprawdzę tą Karolkę twoją. 16.03, to ma jedynego. Dziewiątka, no dziewiątki były, teraz już kończą ten rok dwójki, a tam miały możliwości rzeczywiście w te wypadki ciążowe. Jak teraz sugeruję ósemką, ale nie sugeruję, tylko no, uświadamiam ósemki, które wchodzą właśnie w rok dwójki, że czasami, no właśnie, chciał, nie chciał, wszystko może się zdarzyć, tak jak pisze Rafał. Wszystko może się zdarzyć, no spojrzymy. Rafał, Karolina. Rafał, Karolina. Aha, ale to jak tam dalej będzie w tym związku, Rafałku, to ja tu daję znak zapytania. Bo słyszę, że widza mamy na antenie. Halo, słucham. Halo, Akima. Dobry wieczór. Kłaniam się, jak na imię? Mam na imię Dorota. Dorotka. Dorotko, data urodzenia? 6/2/55. Tak, i co pytamy, Dorotka? No, właściwie osobiste takie sprawy, kiedy w końcu znajdę tego dobrankę swojego. Konkretnego, prawda? Konkretnego. No ale Dorotka, byłaś teraz w takich dobrych wibracjach te ostatnie 3-4 miesiące. Nikt tam się nie kręcił. No, tak niby tak, ale tak jak właściwie to nie jest takie nic jeszcze pewnego. Mało konkretne, tak. Ale może jest mężczyzna bliski twojemu sercu, może go sprawdzić, czy ma szansę. No jest coś takie, ale no właśnie chciałam się dowiedzieć, czy coś z tego będzie, czy nie. No to słucham, jak ma na miary, jak ma na imię? Ja mam na imię Tomek i jest urodzony 23/6. Tak. 54. Zaraz zobaczymy, czy się nada, czy się nie nada.
No, fajny, rozmowny, no. Zaraz zobaczymy, czy Tomek i Dorotka to. Bo miałaś teraz poznawać tych konkretnych. Zaraz zobaczymy, czy on konkretny. No właśnie. Zaraz zobaczymy, Dorotka, Tomek. Czy ktoś w ogóle będzie z tego? Dorotka, Tomek. Dorotka, Tomek. No tak, on jest siebie pewny, o ciebie trochę zazdrosny. Tylko ty właśnie jakbyś nie wiedziała, czego chcesz. Ale właściwie to ja poznałam się z nim, ale my nie mamy takiego kontaktu właśnie. Nie wiem, czy on się odezwie do mnie, czy... Odezwie się, bo jest tutaj szansa. Nie mówię na związek, ale na zasadzie na dzień dzisiejszym się pokazuje no, przyjaźń. Tylko rzeczywiście brak komunikacji. Ale ty jakbyś, on bardziej jest jak gdyby, nie wiem, jemu się wydaje, że bardziej jest zaangażowany i emocjonalnie, bardziej by chciał być z tobą, niż ty byś chciała być z nim. A jest jakaś przeszkoda, że te kontakty, no bo tu mogą być na moment zerwane nawet, ale jest szansa uaktywnić je. W jaki sposób? No, nie macie do siebie żadnych namiarów? Znaczy, no, właściwie no i mamy i nie mamy. No właściwie ja nie chciałabym za bardzo też tak pierwsza wychodzić z inicjatywą. Zaraz zobaczymy, czy on się odezwie. No i odezwie się. Jest tu szansa, chociaż nie pokazuje mi się z tego, no, na dzień dzisiejszy dom, rodzina. Zobaczę, co w twojej... Czy on gdzieś tak daleko mieszka? Raczej nie, raczej nie. No, no tak. Daleko nie. Zobaczymy, czy Tomek... Ewentualnie może ktoś inny się pokaże w moim życiu. Zaraz spojrzymy, zobaczymy sferę uczuciową. Ale Tomek jakby przejawił no, większą inicjatywę, powiem, że mogłoby z tego coś być. Zobaczymy, w miłości u Dorotki, co się tam będzie działo. Oj, Dorotka, tu mi się dopiero pokazuje, no właśnie, na dzień dzisiejszy tak nie tyle, no nie chcę mówić miłostki, nic niezobowiązującego, dopiero 11 rok, jak gdyby tutaj pokazuje, że w tym momencie, w 11 roku jest ktoś konkretny, z kim możesz budować przyszłość. Czyli jakby ten najbliższy rok... Był takim rokiem troszeczkę luźnych związków, luźnych relacji. Dopiero 11 i to początek 11 roku daje możliwości na coś więcej. Ale to nawet jeżeli, mówię, ten Tomek tam gdzieś się pojawił, to on może nawet znikać, znów się pojawiać, bo twoje jak gdyby takie energie związkowe to dopiero idą w 11 roku. A teraz przez ten 10 rok, jeszcze tak sprawdzę, to bardziej na takie krótkoterminowe. Nawet jakbyś no, sama nie była zachwycona tymi partnerami, których poznajesz. Zobaczymy, kiedy będziesz w stałym związku. No, tu się pokazuje, stały związek idzie do 3 lat, nie za 3 lata, do 3 lat, a kiedy już tak będziesz wiedziała, że to ten, w jakim czasie? Tak gdzieś za 1,5 roku. Ale tu już jest konkret, tu już jest konkret, tu już jest energia domu, rodziny. A zobaczymy jeszcze tak, tu mam tak, jeszcze podejrzymy lekko, co sobie myśli Tomek o tobie. Czy chciałby z taką Dorotką być związany, tak? Czy Tomek chciałby być tak? Raczej chce. A zobaczymy dla porównania Dorotka, czy by chciała z Tomkiem być związana. A no widzisz, Dorotka, i on to może odczuwać, że tu mi się pokazuje, że ty niekoniecznie. Czyli tu już jak gdyby no, jest rozwiązanie. Musisz konkretnie również wiedzieć, kogo chcesz, żeby los ci przyciągnął. No a właśnie, jeszcze aniołki miłości. Jak dzisiaj wszystkim, to wszystkim aniołki miłości. Co te aniołki miłości chcą?
bardzo samotny. Nowy związek idziemy. I masz być tego pewna. Piękna energia nowego związku. Rozkwita. Noc miłości idzie. Czyli jeżeli tutaj, no nie dziwię się, no jeżeli ta ziemia się nie uchyliła przy tym, jak on miał tam na imię, przy Tomku, no to przyjdzie ta moc miłości i to będzie wszystko się działo. Nowa energia idzie, nowy związek i będziesz w związku. To anioły już mówią, to już się może dziać. A, no tak, jeszcze chociaż runy, no widzicie, trochę się, coś się lenie. Już patrzymy. O, tu damy. O, berkano. Jeżeli pojawiają się jakieś nowe relacje. O, i los. To niech los pomaga. Spotkać się energii męskiej z energią żeńską. O, czyli Petrio, Tivas, Berkano i Echwas. Petrio, Tivas, Berkano i Echwas. Och, jaki smutny SMS, ale jeszcze Rafałowi. Czy będę mieć jeszcze... A, jak tu się... Karolina, Rafał. Karolina, Rafał. Wszystko się może zdarzyć. Karolina, Rafał. Karolina. Karolina, Rafał. No, nie dało się uciec, ale ty nie uciekaj, bo ja wiem, w przeznaczeniu jest to twoje dziecko i tak dalej, ale no, spróbuj się tak bardziej zaangażować uczuciowo i stwierdzić, że jest to mój docelowy związek, bo jakbyś ty uciekał z tego domu. Nie mówię, że musisz uciekać, ale żebyś nie miał tej furtki wyjścia, no, tym zdaniem, że wszystko może się zdarzyć. Bo powiem tak, ona jest pusta energetyka. Może to być nawet docelowy związek. Tylko no, jak tutaj takiemu kogucikowi powiedzieć, że no to już jest ostatnia kobieta i tak dalej, i tak dalej. Powiem, że tak, jest czasami ogromny urok w tym, że za 40 czy za 50 lat spojrzysz w oczy tej właśnie pierwszej i ostatniej kobiety i powiesz, że nie zamieniłbyś nią na żadną inną. Dobrze, zobaczymy, co jeszcze aniołki miłości by podpowiedziały. No i no tak, no właśnie. Aniołki błogosławią i tutaj przede wszystkim no, błogosławią związek, a ta moc miłości, jeżeli nawet jeszcze jej na początku nie ma, na początku no wiadomo było to zauroczenie, ta namiętność, a te wyższa moc miłości to jest to opiekuńczość, odpowiedzialność, oddanie, lojalność i to jest moc miłości i w tym związku może być, jeżeli po prostu otworzysz się na to, a nie będziesz myślał, że wszystko w życiu może się zdarzyć. Na dzień dzisiejszy masz myśl, że to jest ta, że spojrzę w oczy jej za 50 lat i powiem, że dobry, dokonałem wybór. No to tutaj młodej parze wszystkiego najlepszego, żeby byli wytrwali. Ojejeje. Ach. Żeby dużo radości również bycie ze sobą im przynosiło. O. Proszę bardzo. Dla was skrypt, czyli Berkano, Lagus, Wunio i Odala. Berkano, Lagus, Wunio i Odala. Ach, i tu zaczęłam właśnie, tak troszeczkę dramatycznie brzmi. To już kres naszego małżeństwa. Czy mąż wyprowadzi się jeszcze w tym roku? Czy uda mi się rozwieść w 2010? Pyta się Sylwia, 28.04.76 rocznik. Krzysztof, 13.04.75 rocznik.
Teraz zobaczymy. No idzie ten. No, Krzysiu, czemuś ty taki mało reformowalny. Zaraz zobaczymy. Krzysztof, Sylwia, czy to już koniec, czy tu coś jeszcze będzie? Krzysztof, Sylwia. Za dużo emocji. Sylwia już nie ma sił. Wiadomo już, jakie powody. Nie, pani Sylwia, tutaj to niekoniecznie musi być już ten kres. To jest okres, no, do półtora roku, ale rozwód jest. Tu nie ma możliwości nawet z pani strony, żeby dała pani szansę temu związkowi. Zaraz zobaczymy, czy uda się w 2010 ten rozwód przeprowadzić. Bo jest tylko kwestia czasu, kiedy pani złoży ten pozew. O, jakby pani jeszcze w tym roku miała go złożyć. Zobaczymy, czy w 2010 będzie ten rozwód. No jest pusta energetyka. Jest pusta energetyka, ale to jest jak gdyby w waszym... Może nawet jakby i się starał troszeczkę bardziej, ale to i tak tutaj runy sugerują, że i tak do rozwodu dojdzie. Za dużo emocji rozdziela was. Zobaczymy, co aniołki miłości podpowiedzą. No idą zmiany. Idą zmiany, a przede wszystkim tu mi się już pokazuje początek innego związku. Czyli czasami trzeba podjąć decyzję, żeby to coś lepszego do nas przyszło. Może tak powiem. O, już tu dajemy, żeby pani była świadoma tej decyzji. Nie pod wpływem emocji, tylko tak rozsądnie to wszystko się zadziało. O. Czyli mamy tak, runę Urus, Tivas, Mannas i Echwas. Urus, Tivas, Mannas i Echwas. To runy dla pani. Na podjęcie konkretnej, uczciwej, w stosunku do siebie, nie patrząc już na innych, ale w stosunku, żeby pani czuła się sama do siebie uczciwa w podjęciu tej decyzji. No czasami tak jest. A tym razem napisała do mnie Ania. Ania 2/09/65 rocznik. Sławek 16/02/62 rocznik. Jestem z nim ponad 2 lata. Jak pani widzi dla nas dalszą przyszłość? Jak sobie poradzi ze zdrowiem? No zaraz zobaczymy Aniu. Już patrzę, Ania, 2/09/65 rocznik. Zaraz patrzymy, Ankę, a Sławek, 16/08/62. Spojrzymy. Ten jeszcze rok to tak powinniście ze sobą się pospotykać, jeszcze nie podejmować, Aneczko, decyzji. Ten 2000 do końca przyszłych wakacji. O. Jeszcze tak sądować, ale zobaczymy. Ania Sławek.
Ojej, on już widzi w pani dom, rodzinę. Tutaj Sławek już myśli o przyszłości bardzo konkretnie. Patrzy na panią już oczami przyszłego męża, pani Aniu. Nie wiem, czy pani myśli o macierzyństwie, ale niewykluczone. Tylko tutaj w energetykę, tylko czy no tak do końca tą numerologię tak brać pod uwagę, bo on już panią traktuje, powiedziałam, jak przyszłą żonę. To u pani jest większej niepewności, lęków, wątpliwości. Ale no, serce nie sługa, szczególnie, że dusze się znają i tam w przeszłości byliście przyjaciółmi, tu się mocno pokazuje, dlatego panią czasami nie wiadomo dlaczego tak mocno ciągnęło właśnie do partnera. A co dalej, to po przerwie. Tutaj sobie ze zdrówkiem pani poradzi. No tak, skoki ciśnień, troszeczkę mięśni, kości, ale jak sobie. No idzie poprawa z początkiem przyszłego roku. Powiem pani, nie wiem, czy już wspólnie mieszkacie, ale tutaj ten okres właściwie takiego otwarcia się na siebie jest wręcz takim okresem, gdzie pani bardziej no, jest taką energią, gdzie czuje przede wszystkim bezpieczeństwo, a tu już jest energia Sowillo, czyli jak gdyby pewnego rodzaju dolegliwości związane na przykład z brakiem pewności siebie, z brakiem, nie wiem, akceptacji, lękami, no są jak gdyby uzdrowione, czyli emocje, skoki ciśnień, serduszko jakby lepiej pracowało, co tutaj idzie poprawa. Mniej pani się denerwuje, wiedząc, znając intencje, a i to takie dobre intencje w stosunku pani Sławka do pani. Bo ta poprawa zdrowia idzie. Bardzo ładnie. Zobaczymy, co jeszcze aniołki chcą podpowiedzieć. Co tam, Aniu, dla ciebie miłego chcą powiedzieć? Rozkwitasz i masz się niczego nie bać. Jest energia spokoju, wyciszenia, a przede wszystkim energia wspólnoty. Przede wszystkim, o, tu piękne energie, że przy tym mężczyźnie masz możliwości błyszczeć, o. I jak zwykle runami troszeczkę pomożemy, może na te takie emocjonalne sprawy, żeby ozdrowiały bardziej. O. O, o. Na takie bardziej optymistycznie spojrzenie w przyszłość. O. Czyli Lagus, Wunio i Algis. Bo jest to odpowiednia, dobra osoba przy pani boku, która bardzo czule na panią patrzy. O, i kolejny SMS. Iwonka. Iwonka, 16.05.71 rocznik. Marek, 22.04.71 rocznik. Czy jest szansa na to, że będziemy mieli dziecko? Czy jest szansa na to, żeby Iwonka z Mirkiem mieli dziecko? Spojrzymy. Spojrzymy, czy jest szansa na to, żebyście byli rodzicami, Iwonka i Mirek. Z Mirkiem, czy będą, jest szansa, żeby być rodzicami. No szansa jest, no, ale tutaj runy się nie tyle dlatego odwracają, bo to zależy przede wszystkim od Iwonki. A no kiedy, no właśnie dlatego są odwrócone, bo to zależy od po prostu od ludzi.
jest pusta energia w środku. Są możliwości, to jest przede wszystkim. I słyszę, że mamy kolejnego widza. Halo, słucham. Dobry wieczór. Witam serdecznie, jak na imię? Sylwia. Sylwia, dobrze. Sylwia, data urodzenia? 14.07.1980. I co pytamy? Chciałam się dowiedzieć, czy moje małżeństwo z moim mężem będzie miało powodzenie. Jak będzie się to wszystko rozwiązywało? Jak ma mąż na imię? Marcin. Marcin. I data Marcina? 15.08. Tak. 77. 77. Zaraz zobaczymy, czy jak ta przyszłość, tak, się będzie kreowała. Tak. No, Marcin teraz miał ciężki okres, dlatego mógł być troszeczkę taki niedostępny dla ciebie, o tak można powiedzieć. Cichszy, zamknięty. A u ciebie znów emocje chodziły. Czyli jakbyście na jednej fali teraz tych ostatnich momentach nie nadawali. Ale zobaczymy. Sylwia, Marcin. Sylwia, Marcin. Powiedz mi, Sylwia, czy tam do waszego związku nie wkrada się lekko ktoś trzeci? Oho, nie, z mojej strony nie. Nie? Chociaż możliwe, że to z przeszłości jeszcze. Po prostu tak. Bo to jest, widzisz, pokazują mi się twoje, może to są myśli tylko. Jakbyś cały czas porównywała męża do kogoś. Jakby nie mógł sprostać wymaganiom tego kogoś. Bo to mógłby być, powiem ci, związek nawet docelowy. Tylko jakby twoje pragnienia, twoje jak gdyby poprzeczki czasami nie mógł Marcin przeskoczyć. I teraz troszeczkę takiego żalu i złucie. Mówię, taka u niego energetyka skrytości, zamkniętości, a u ciebie jakiegoś trochę takiego żalu. Dlatego nie masz o innym mężczyźnie. Bo jest szansa, że z tym mężczyzną możesz coś pięknego doświadczyć. Bo to mi się pokazują, jakbyś marzyła. Może to są tylko te marzenia. O kimś innym, kto by bardziej ciebie zrozumiał. Bo źle by było, jakby się tu na trzecia osoba wkradła. Bo nie pokazuje mi się, że musi dojść do jakiegoś ogromnego kryzysu, ale jak tak marzeniami, tak jakbyś no, uciekała czasami w marzeniach gdzieś dalej. No jakby nam po prostu nie spełniał tych twoich oczekiwań, Marcin, ale idzie zmiana. Idzie duża poprawa, dlatego nie wchodź w jakieś tam trójkąciki, nie trójkąciki, nikogo nie wpuszczaj do waszego związku. Wiesz, o co mi chodzi? Tak. No, bo jesteś mądrą dziewczyną, intuicyjną. Ten rok troszeczkę mógł spowodować, że na przykład no więcej osób, mężczyzn, nie osób, się oglądało za tobą, więc tak mogłaś sobie pomyśleć, Boże, kochany, czemu ja muszę tkwić w czymś, co mogłoby być troszeczkę inaczej? Problem miał mąż teraz sam ze sobą trochę. I sprawy zawodowe go tutaj przytłaczały. Ja widzę, że nawet w tym związku jeszcze jedno dziecko by mogło się pojawić. Ale nie ma takiej możliwości. Nie ma? No to znaczy, pracujemy obydwoje bardzo ciężko. Ale to znaczy, powiem tak, matką byś mogła zostać, tylko na razie rezygnujemy. Rezygnujemy, oczywiście. No, to jest tak. W ten sposób, bo nie mów nigdy, nigdy. Góra czasami no, decyduje za nas. No i jest oddalenie, ale ten chłód widzę bardziej teraz z twojej strony, jakbyś tak... Po prostu tobie jest potrzebny, jakby był romansik. O, nie chodź te romansiki. Teraz wchodzisz w taką energię dla mnie, jakbyś otwierała się na rodzinę i nie zdziwiłabym się, jakbyś zadzwoniła za tam pół roku i stwierdziła, że masz instynkty macierzyńskie. I dopiero by było, że w życiu się wszystko może zdarzyć. Nie wchodź, nie myśl o innych mężczyznach, bo na dzień dzisiejszy tym twoim mężczyznom ukochanym jest Marcin.
A ja tak powracając do naszych ukochanych dwójeczek, no, o których dzisiaj mówiłam, które wchodzą w energię dwoistości. Moi drodzy, piękna jest to energia, nie bać się tej energii. Wszystko może się zdarzyć, możecie się zakochać nawet w osobie, w której nawet nie pomyślałybyście, że możecie się zauroczyć, a ona może odwzajemnić to uczucie. Dlatego tutaj, moi drodzy, do odważnych świat należy. W sferach biznesowych dajcie sobie bardzo dobrze radę, ale no, jeżeli tam już masz XX lat, czas naprawdę jest to ten moment na zakładanie rodziny, to jest ten moment na pomyślenie, że w pojedynkę to nie do końca tak jest to dobre. Czyli poznając tą osobę, zobaczysz, że no i z singlem z jednej strony i fajnie jest, ale we dwoje jeszcze jest po prostu lepiej. Pozwólcie tej energii miłości, która właściwie w energii dwójki będzie, to będziecie bardziej niż kiedykolwiek potrzebować czułości, miłości, będziecie wręcz tęsknili za tymi energiami. Dlatego jeżeli to będzie się w was budziło, nie buntujcie się. Jeżeli będziecie czuć instynkt macierzyński, tacierzyński, to jest ten okres. To są te momenty, gdzie czasami no, świadomie mówimy, jak tutaj ostatnia pani, że my pracujemy, my nie mamy czasu, ale przychodzą energie i tutaj idziemy po prostu na żywioł. Dlatego te wszystkie zapracowane osoby, które mają w domu ósemeczkę numerologiczną, bądź są same, w tym okresie mogą to coś poczuć. Po prostu jest to no, bardzo ładna wibracja. Nie jest to wibracja sukcesów, ale sukcesów zawodowych, tylko sukcesów rodzinnych, miłości, czułości. Po prostu jest to moment na zakochanie się. Ja tyle w lipcu mówiłam o miłości, namiętności. Ja wiem, czasami ósemki to tacy, można powiedzieć, czasami ignoranci. Jak dotkną, poczują, to zrozumieją. I mam nadzieję, że jak tak za rok te wszystkie ósemki, niekoniecznie za rok, za pół roku, jak będziecie do mnie dzwonić, to przede wszystkim nie będziecie się pytać, co w sferze zawodowej, tylko jakimi oczami może ona na mnie patrzy, jak on na mnie patrzy, co z tego będzie. A przede wszystkim mam nadzieję, że będę wam gratulować no, w powiększeniu rodziny. Jeżeli są kryzysy, to też nie bójcie się, bo tutaj serce wam podpowie, czy to już jest kres, czy tu jest to, co jest do ratowania. Ja dzisiaj państwu dziękuję za uwagę, życzę magicznych snów i wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia we wtorek, do południa.